Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 137 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Witam Was też w najdłuższym odcinku w historii, ponieważ ma on prawie 2 godziny, dlatego postaram się, aby ten wstęp był krótki. Dzisiaj rozmawiamy o zmianach klimatu, ale konkretnie o naszym podejściu do zmian klimatu jako społeczeństwa. Moją gościnią będzie prawdziwa ekspertka, czyli dr Magda Budziszewska. Jest doktorem psychologii, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Była przewodniczącą zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatyczno-ekologicznego UW. Naukowo zajmuje się analizą narracji, metodami jakościowymi w psychologii, emocjami, tożsamością i rozwojem w biegu życia. Obecnie zajmuje się także emocjami i postawami wobec zmiany klimatu i środowiska. Także zapytam Magdę o to, jaki jest stosunek Polaków do zmian klimatycznych, czy nasz strach i trwoga są uzasadnione, skąd czerpać nadzieję na przyszłość, jak edukować młode pokolenia i czy w ogóle decydować się na to, żeby posiadać dzieci. Dowiemy się również, jakie działania powinny być podjęte i dlaczego nie jest to priorytet osób, które są tutaj sprawcze, ale kiedy mówimy o sprawczości, to też ważna kwestia, którą poruszymy, to, aby rozbudzić w nas, obywatelach, a raczej w społecznościach właśnie to poczucie, że nasze doinformowanie i nasze działanie może przynieść pozytywne, miejmy nadzieję, skutki. Także cała masa wiedzy, prawie 2 godziny dyskusji. Mam nadzieję, że to będzie dla Was informacyjne, może nie przerażające, odrobinę dające nadzieję, ale też mocno realistyczne. Dodam tylko, że partnerem tego odcinka jest miesięcznik Znak, bo od wielu, wielu miesięcy pojawiają się u mnie wspaniali goście, którzy też piszą dla miesięcznika Znak. Także jeżeli macie ochotę kupić miesięcznik Znak z rabatem 20%, to w opisie znajdziecie szczegóły, jak można to zrobić. I na sam koniec jeszcze dodam, że jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, możecie to zrobić poprzez kupowanie moich produktów elektronicznych na mojej stronie karolinasobańska.com/sklep. Szczegóły również znajdziecie w opisie. Ja nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z dr Magdą Budziszewską. Magda, cześć. Hej. Witam Cię serdecznie w moim podcaście. Jest mi bardzo miło, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dzisiaj rozmawiamy na temat ważny i poważny. Chodzi tutaj oczywiście o zmianę klimatu, o ocieplenie klimatu, o kryzys klimatyczny. To są hasła, które moim zdaniem pojawiają się coraz częściej, których jest bardzo dużo w mediach. I już chciałabym to podważyć na samym początku, bo zaczęłam zadawać sobie pytanie, czy rzeczywiście o tym się tak dużo mówi i wszyscy jesteśmy tacy zatrwożeni i świadomi? Czy to jest po raz kolejny jakaś bańka informacyjna, w której utknęłam? Jak to wygląda? Czy rzeczywiście społeczeństwo panikuje na myśl o zmianie klimatu? Czy ta świadomość nie jest aż tak powszechna? Się wydaje, że mówi się dużo, ale szalenie płytko, że to jest jakby rozlane i powszechne. Chyba nie ma osoby, która nie słyszała, albo niektórzy mogą mieć już tak bardzo dość z tego tematu, że się wyłączają, a z drugiej strony, że ludzie jednak bardzo mało na głębszym poziomie o tym wiedzą. I na przykład w takim raporcie, który przygotowała firma Kantar, który ma taką śmieszną nazwę Ziemianie atakują. Czy pamiętasz tą historię, że była taka audycja radiowa, że kosmici atakują i ludzie w nią uwierzyli i spanikowali. I robiąc ten raport, ci badacze jakby strawestowali ten tytuł, powiedzieli, to zróbmy teraz, nie kosmici zagrażają Ziemi, to nie jest atak kosmitów na Ziemię, które nas zabija. Uwaga, to Ziemianie zaatakowali Ziemię jakoś, nie wiem. Śmiech przez łzy trochę. Śmiech przez łzy, ale no i dlatego Ziemianie atakują. Ziemianie atakują Ziemię oczywiście efektem cieplarnianym i tym podgrzewaniem klimatu. No niemniej oni zbadali postawy Polaków i pokazali, że po pierwsze większość osób jest mocno zaniepokojona i się tym przejmuje, to znaczy jednak nie jesteś w bańce, dużo osób się martwi, ale po drugie jednak, że ta wiedza i świadomość są przerażająco płytkie, to znaczy ludzie coś tam im dzwoni i generalnie wiedzą, że to jest takie dobania się, że trzeba się bać, czuć niepokój, niektórzy jakoś tak, że to w ogóle jest takie nieprzyjemne, w sensie trochę taki kolejny temat, to temat do strachu mamy ich
dużo w przestrzeni publicznej, ale już jak ich spytać tak o co z tą zmianą klimatu chodzi przede wszystkim, to jednak to ludziom się bardzo myli. Po pierwsze im się myli zmiana klimatu generalnie z wszystkimi problemami ekologicznymi w ogóle, tak jakby one były takie do jednego worka. Że i w związku z tym na przykład nie łapią, czym to się różni od zanieczyszczenia powietrza i smogu. Że to tam jakieś pyły, jakieś gazy, jakieś coś śmierdzi, panie, te zanieczyszczenia to z Niemiec, to nie u nas. Że to w ogóle więc ten mechanizm jest jakoś nierozróżnialny i ludziom się wydaje, że może, nie wiem, śmiecenie w lesie powoduje, albo, nie wiem, brak katalizatorów w samochodzie powoduje zmianę klimatu, w sensie nie kojarzą, że to jest dystynktywne zjawisko, które ma swoje własne przyczyny, które się dzieje z określonych powodów, które jest badane i którego rozwiązania muszą adresować te przyczyny. W związku z tym ludzie są ogólnie zaniepokojeni, ale strasznie niedoinformowani i jakby bardzo mało o tym wiedzą. Ta firma Kantar zrobiła Polakom tę klasówkę z wiedzy i chyba dostaliśmy zbiorowe 3 z plusem, chociaż moim zdaniem zawyżyli, ja bym 2 postawiła na szynach i odesłała wszystkich do poprawki z wiedzy o klimacie, bo bez tej wiedzy oczywiście nie da się temu adekwatnie zapobiegać. No i potem są takie kwiatki, że jak się ludzi pytamy w związku z tym, co by zrobili dla tego klimatu, to wszyscy chcą zakręcać wodę w kranie i sortować śmieci. To żadne z tych działań niekoniecznie się, znaczy oczywiście dobrze jest sortować śmieci i zakręcać wodę w kranie, tylko to jakby nie są zupełnie, w ogóle nie jest ta skala i nie jest to też ten rodzaj działań, które miałyby przełożenie na zmianę klimatu, więc można powiedzieć, że ogólnie przejęcie, ale płytko. No i jest też bańka, to też było w tym raporcie, ta grupa, o której mówisz, znaczy grupa ludzi bardzo świadomych, bardzo poinformowanych, której często są w ogóle osoby, które się tym zawodowo zajmują, dziennikarze, naukowcy, ale w której też często są, nie wiem, nauczyciele, rodzice małych dzieci, edukatorzy, młodzież z młodzieżowego strajku klimatycznego, aktywiści, działacze. No i znowuż w tej grupie to świadomość tego, jak bardzo ten problem jest z jednej strony poważny, a z drugiej strony pilny po prostu, potrafi być super obciążająca i to rzeczywiście jest ta grupa, o której się mówi, że jest lęk klimatyczny i depresja klimatyczna i że tutaj trudno się nie załamać. Więc jest to jednak jakoś, mamy taką ogólnie zaniepokojoną większość i bardzo przygnębioną bańkę. To jak mam dokończyć ten rys polskiego społeczeństwa, to oczywiście mamy też małą grupę, to jest dosłownie parę osób i moim zdaniem najlepiej ich ignorować, zgodnie z zasadą, że trolle najlepiej ignorować i to jest grupa, którą, to się tam tak nie nazywa, ale ja ich nazywam dziwnymi wujkami. Dziwne wujki to są takie postacie, które mieszkają głównie w internecie i ogólnie to zdają się na wszystkim, zwłaszcza jak mieszkają w internecie. I to są osoby, którym chciałyby na przykład podważać wiedzę naukową, mówić, że klimat się nie ociepla albo że się ociepla, ale to z jakichś innych powodów, coś tam generalnie Ziemia jest płaska i szczepionki powodują autyzm, a klimat się nie ociepla i mają dość egzotyczne, takie dziwne, wyciągają z dziwnych zakamarków internetu dziwne poglądy i w ogóle albo twierdzą, że to wszystko spisek, który jakby uknął to, żeby coś. Jeśli ta grupa jest mała, ona jest dość egzotyczna, ona może być dość głośna w takim jakimś dyskursie, że, ale właściwie jest marginalna. Pokazują badania, tych ludzi jest całkiem niewielu i bardzo możliwe, że najlepsze, co można z nimi zrobić, to ich kompletnie zignorować. W sensie trochę tak jak nie dyskutujemy, nie wiem, z trolem na Facebooku, bo tylko podbijamy widzialność jego dziwnych poglądów. W związku z tym, jeśli je ma, to ten. Jest też taka gierka w ogóle, nazywa się Cranky Uncle, w sensie właśnie dziwny wujek. I tam można w apce w telefonie zderzyć się w dyskusji z takim dziwnym wujkiem i zobaczyć, jakich on używa argumentów i nauczyć się na nie odpowiadać, to polecam osobom zainteresowanym tak, dla rozrywki dziwnymi dyskusjami. Dla dość perwersyjnej rozrywki, ale trochę tak trochę na zasadzie, jak porozmawiać z wujkiem, który twierdzi, że Ziemia jest płaska, no to można też jak porozmawiać z wujkiem, który twierdzi, że nie ma zmian klimatu, natomiast to w ogóle nie jest jakiś jakby centralny problem. Tych osób nie ma wiele, bo też chyba trzeba by było zupełnie sobie odciąć kontakt z rzeczywistością, żeby twierdzić, że zmiana klimatu nie zachodzi. Ale cieszę się, że tak trochę żartobliwie potrafisz podejść do tematu. Widzę uśmiech na twojej twarzy, mimo że wiesz bardzo dużo na ten temat.
no, nie wyglądasz jak osoba, która żyje w zatrwożeniu, choć mogę się mylić. I zastanawiam się, skoro tym normalnym zjawiskiem jest to ogólne zaniepokojenie, a szczególnie prawdziwy strach i przerażenie tych osób jeszcze bardziej zaangażowanych w kwestie klimatu, to skoro możemy się tak czuć, to czy to jest, czy to wygląda tak, że powinniśmy zaakceptować to, że ten strach nam towarzyszy? Czy jest jakiś sposób na to, żeby właśnie nie popadać w takie czarnowidztwo i spojrzeć w przyszłość z nadzieją? Rzeczywiście ze zmianą klimatu to jest ciężko, bo tutaj jak patrzymy na fakty, ja przez fakty rozumiem to, co jest zgodne z wiedzą naukową, to można powiedzieć, że takie jasnowidztwo, czyli widzenie prawdy, jest w gruncie rzeczy czarnowidztwem. Znaczy te prognozy związane ze zmianą klimatu są takie, że jak ludzie, którzy się tym nie zajmują na co dzień, dowiadują się, jakie one są ze strony naukowców, to jest takie po prostu o mordę. To znaczy jest 3 razy gorzej niż myśleliśmy. Znaczy ludzie ogólnie mają niepokój i wydaje mi się, że jest źle, ale gdyby wiedzieli, jak jest naprawdę, to prawdopodobnie jest jeszcze gorzej. I w tym sensie ja na przykład jestem przestraszona, natomiast wydaje się, że z ulegania strachowi, to znaczy ja dobra, mogę, nie wiem, przestraszyć się, wejść pod stół, popaść w depresję że to byłoby strasznie kontrproduktywne dla tej sprawy, bo jeśli ci, którzy są tego świadomi i mogliby potencjalnie coś z tym zrobić, zamiast tego się, nie wiem, zagrzebią pod kocem i ogłoszą zaburzenia lękowo-depresyjne, dajcie mi święty spokój, no to jest to, jakby pozwolą, żeby ten strach ich sparaliżował, no to jest to w sumie najgorsza rzecz, która mogłaby się wydarzyć, w sensie. Więc tutaj jest dość kluczowe, żeby ci, którzy zdają sobie sprawę, raczej koncentrowali się na tym, co można zrobić, no bo jednak z drugiej strony stanowisko nauki jest takie, że jeszcze bardzo wiele można byłoby zrobić, żeby tę sprawę uratować. Kluczowy problem jest właściwie polityczny, to znaczy, że my nie robimy tego, co mówią naukowcy. Nie wiem, to ja opowiem kolejny żart, że tak powiem, że to jest takie UFO zjeżdża, nie? I tam ludzie przychodzą do nich z pielgrzymką i to jest memem albo obrazkiem. I mówią, no, co mamy robić, żeby uratować świat, bo tak nie bardzo wiemy, a UFO trzyma taki transparent z napisem, słuchajcie swoich naukowców. Więc istnieje bardzo dużo różnych szczegółowych rozwiązań i rzeczy, które moglibyśmy robić, które się zaczynają od rzeczy, które są wyjątkowo zrobialne i nie wymagają żadnej super technologii. Na przykład moglibyśmy natychmiast przestać robić te absurdy, które nas tylko przybliżają do katastrofy klimatycznej. Na przykład wycinać stare lasy, budować niepotrzebne mega inwestycje, które tu wielkie lotnisko, tamte. W sensie moglibyśmy przestać wyrzucać pieniądze w rzeczy, które tylko jakby niszczą i pogarszają sprawę i użyć tych samych pieniędzy oszczędzonych na nierobieniu bzdur na zbudowanie tych rzeczy, które by jakby sprawę poprawiły, więc przestać robić absurdy i niszczyć przyrodę, nie wiem, albo wycinać stare drzewa w mieście, bo komuś liście spadły na podjazd, to jakby są rzeczy, które można by uregulować i zrobić i można by je zrobić natychmiast i jeszcze na niektórych dałoby się oszczędzić. Ja bym na przykład, nie wiem, w własnym kraju oszczędziła bardzo dużo pieniędzy, likwidując co najmniej kilkanaście różnych bzdurnych projektów, które służą tylko niszczeniu przyrody. Teraz chcą jakąś kolejną wielką tamę budować, no i jakby... To wiesz, jest spektakularne. No tak, ale wiesz... Robi wrażenie. To trochę wygląda tak, że ktoś popatrzył, nie możemy się... Nie wiem, nie bardzo wiemy, jak się uratować. To może zamiast tego przyspieszmy koniec. To tak trochę mamy pieniądze, wydajmy je, żeby jeszcze... No jakby... No i to są takie rzeczy, że my robimy rzeczy, które na przykład dla nas w Polsce pogarszają sytuację. Że wycinamy górskie lasy, a górskie lasy bardzo zatrzymują wodę. I jak ich nie ma, jak się tam zrobi wycinkę, to każdy to widział. W sensie robić takie głębokie rowy z błotem, ta woda tam spływa, potem mamy powódź w podgórskich miejscowościach, a potem mamy suszę. I to jest kompletnie do przewidzenia i w dodatku jest deficytowe, bo wycinanie tego drewna w tych górach jest tak drogie, bo tam trzeba drogi zrywkowe, wycinka i w ogóle, więc dopłacamy do tego, żebyśmy mieli wszyscy gorzej. Ale czy moglibyśmy coś z tym zrobić? Moglibyśmy, nawet by dużo nie kosztowało, należałoby przestać robić rzeczy głupie. No i więc jakby nie jest tak właśnie, że to nie jest takie czarno-białe, że albo natychmiast umrzemy, albo po prostu wszystko będzie cudownie. Możemy tak naprawdę poprawić swoją sytuację, też kupić sobie czas na przygotowanie i tutaj można by było bardzo dużo rzeczy zrobić. Więc trochę mówię o takim koncentrowaniu się na działaniu, że jak mówię o tym, no dobra, to jest wszystko trudne i nierozwiązywalne, ale tu mamy 3 rzeczy, które da się zrobić natychmiast, dlaczego ich kurna nie robimy, no to jesteśmy przy takiej bardzo dużej sprawczości.
widzę to trochę tak, że to nawet nie chodzi o smutek i przerażenie, tylko to jest taka wręcz frustracja i wściekłość, bo mamy z jednej strony naukowców, którzy prezentują jasny komunikat, mamy polityków, którzy nie spełniają tych, nie realizują może tych wskazówek naukowców i mamy społeczeństwo, które to wszystko obserwuje i im bardziej zgłębiamy wiedzę, tym bardziej opadają nam ręce, bo czujemy, że ta batalia gdzieś się dzieje poza nami, a nam nie pozostaje nic innego, jak się załamać albo zdenerwować. I zastanawiam mnie właśnie z punktu widzenia jednostki, jeżeli nie należymy ani do grupy naukowców, ani polityków, co my możemy zrobić? Bo powiedziałaś, że takie działania jak na przykład recykling czy zakręcanie wody to jest coś, co wydaje nam się, że nagle może pomóc zmienić świat, ale wiemy, że to na dłuższą metę niewiele da. Więc co my jako obywatele możemy zrobić, to rzeczywiście będzie miało jakiś realny wpływ na zmianę. Ale to jest ciekawe, że powiedziałaś o złości i gniewie, bo złość i gniew jest taką bardzo mobilizującą emocją. Ja bym chyba dodała, bo jak się pytasz, czy jako jednostka możemy coś zrobić, to mi się wydaje, że jednostki rzeczywiście trochę w zetknięciu z takim globalnym problemem są bardzo słabe, ale tak długo jak myślą o sobie jako o takich jednostkach zatomizowanych. Tu mamy jednostkę. Trochę większą jednostkę, bo nie wiem, jakąś rodzinną albo coś. Tutaj mamy kolejne dwie jednostki, ci są jednostką rodzinną, ale liczą się osobno, bo każda w swoim telefonie, a to mamy 20 jednostek, każda z nich nic nie może. I rzeczywiście w takim zatomizowanym świecie jakby no to zostają nam co najwyżej jakieś wybory konsumenckie, które pewnie też są ważne, ale jednak zdecydowanie niewystarczające. No ale gdyby te jednostki przestały myśleć o sobie jako o jednostkach, a zaczęły myśleć o sobie, już nie powiem, że jako społeczeństwie, no ale jako jakichś wspólnotach, jako jakichś społecznościach lokalnych, ale też szerszych osobach, które nie mają jakieś swoje całe takie konteksty, nie wiem, miejsca pracy, szkoły dziecka, to się nagle okazuje, że grupa ludzi może bardzo dużo. A znowuż grup ludzi, to znaczy fakt, że istnieje bardzo wiele społeczności, którym wszystkim zależy na tym samym, na przykład, żeby uratować klimat, przynajmniej teoretycznie, bo w Polsce to w praktyce jest tym trudno, ale przynajmniej teoretycznie dużo takich wspólnot i społeczności razem mogłoby przekształcić całe społeczeństwo. Na przykład gdyby wszyscy w Polsce bardzo zdecydowanie uważali, że sensowna polityka energetyczna jest absolutnie kluczowa i nie tylko tak uważali, ale byliby w stanie jakby przekuć na protest i na aktywne domaganie się tego, to nagle by się okazało, że nie jest tak, że wszystkie kolejne polskie rządy przedłużają agonię polskiego węgla, tylko że wszystkie społeczności, łącznie ze społecznościami górniczymi, które w sumie mają dużo nawet do wygrania na tym właściwie, dlatego że w tej chwili mają jakby trochę skazane na zakończenie rzemiosło, które jest oparte na biznesie, który się coraz mniej opłaca, na węglu, który jest coraz gorszy, jest coraz mniej i właściwie jest to skazane na taką degenerację, a jakby wskoczyć w transformację energetyczną, to jest jasne, że te regiony dostaną, nie wiem, najwięcej pieniędzy z punktu dodatki na innowacje, przekształcenie na jakieś bardziej nowoczesne sektory, więc oni właściwie mogliby na tym jeszcze wygrać, więc moglibyście sobie wyobrazić świat, w którym te wspólnoty czy społeczności odkrywają, że jest ich bardzo dużo w każdej wiosce i na każdej dzielni i że one chcą tego samego i to na przykład zmienia dyskurs polityczny, wtedy partie zaczynają się kłócić o to, która lepiej zaspokoi tę ludzką potrzebę, którą jest na przykład transformacja energetyczna, czyli temat staje się też centralny politycznie, więc z jednej strony, tylko oczywiście to jest mowa o tym, czy my mamy sprawstwo takie no, polityczne i to jest trudne, bo często wydaje się, że go nie mamy, dopóki się nie uda. Znaczy, że to wiele case'ów chyba w polityce jest takich, że wydają się przegrane, dopóki się nie okazuje, że się jednak udało. Bo da się. Bo wydaje mi się, że w ogóle w Polsce jest problem z takim poczuciem sprawczości politycznej, bo ja też od razu przedstawiłam tutaj, że mamy naukowców, polityków i społeczeństwo. Zapominamy, że przecież polityków wybiera społeczeństwo i myślę, że sama też mówię o sobie, ale to jest coś, co obserwujemy na ulicach, że ludzie nie wierzą, że rzeczywiście ich głos ma znaczenie i że te głosy zliczone razem mogą być głosami za zmianę, w tym przypadku klimatyczną. I też, jak Ci mówiłam przed nagraniem, miałam tak... Może niechętnie chciałam wejść w temat polityczny, ale myślę, że to jest też bardzo ciekawe zjawisko pod tym względem, że nagle polityka, nie tylko w Polsce, ale też na świecie, zaczęła dzielić ugrupowania polityczne na te
pro zmianę klimatu i na te przeciwko zmianę klimatu, to jakby to była preferencja, nie wiem, koloru ulic. Ty jesteś za tabliczką mnożenia czy przeciwko? Wierzę w tabliczkę mnożenia. Ale na przykład ja mogłam nie wierzyć w tabliczkę mnożenia, w sensie agnostycyzm reprezentować, to takie... Super, że do tego podchodzisz, bo właśnie tak powinno być, w sensie widząc dane naukowe, każdy z nas powinien zawsze głosować za zmianą klimatu. Jakby jak to się stało, że nagle połowa kraju, czy nawet połowa świata sprzeciwia się działaniom proekologicznym, że to jest coś, co jest w dużej mierze wyśmiewane. Ludzie się sprzeciwiają temu najczęściej nie z takiego powodu, że nie wierzą w to, w sensie, że jakoś negują naukę, to raczej jest rzadkie, tylko z tego powodu, że się tej zmiany boją, albo że ona byłaby na nich kosztowna, albo że dobrze zarabiają na braku zmiany. Znaczy, umówmy się, że mamy grupy interesów, są państwa, są kraje, które żyją z tego, że sprzedają węgiel, albo sprzedają ropę, albo sprzedają gaz ziemny i które w związku z tym mają interes w tym, żeby podtrzymywać takie polityki, nawet jeśli one zabiją jakby kupę ludzi i na końcu samych ich pewnie też, w sensie, bo jak przesadzimy ze zmianą klimatu, to może się okazać, że się nie bardzo gdzie schować jest na tej wspólnej planecie. Nawet za węglem się nie da schować. Nie, nawet za węglem, też nie wiem, nie, no w węglu to może, w tych wyrobiskach po tym węglu. Więc no właśnie. No. Ale Polska trochę aspiruje do bycia takim krajem, ale to nie jest prawda. Chyba dla nas ta zmiana i ta transformacja w odnawialne źródła energii jest całkiem wykonalna. Czy to nie jest jakby plan, który można zacząć realizować już teraz? W sensie, ja nie wiem, czy można, czy nie można, ale po pierwsze musimy, to znaczy ustalmy, że jeśli nie zaczniemy tej transformacji, właściwie natychmiast to nie zdążymy jej zrobić na czas, a konsekwencje niezdążenia jej zrobić na czas są zdecydowanie bardzo poważne i one są takie trochę jak z zombie apokalipsy, to znaczy, że jednak będziemy oglądali masowe śmierci i to będą ludzkie śmierci, w sensie także u nas, ale no pewnie bardziej na początku w innych miejscach na świecie, ale to po prostu nie wróży dobrze. To też świat jest bardzo globalny, to znaczy my nie możemy sobie wyobrażać, że gdzieś na świecie będą ginęły miliony ludzi z głodu, a my tu w Polsce będziemy żyli bardzo dobrze, ponieważ te rzeczy się przekładają, w sensie każdy taki niepokój, nie wiem, rozsypuje na przykład gospodarkę światową. Jesteśmy jakoś bardzo od siebie współzależni, więc to jest coś, czemu trzeba zapobiec za wszelką cenę, w sensie my musimy powstrzymać zmianę klimatu na jakimś w miarę bezpiecznym poziomie, bo całkiem się jej zatrzymać to już w ogóle się nie da. W sensie w tej chwili mówimy tylko pomiędzy trochę źle, bardzo źle i... Koniec. Koniec, tak. W sensie, który to koniec oczywiście nie nastąpiłby tak nagle, ale to jest chyba nawet straszniejsze, bo to jest takie rozciągnięte umieranie, kiedy z roku na rok jest gorzej. Dobra, nie idziemy tam. Mhm. Jesteśmy tu, więc możemy i musimy zacząć natychmiast i to w Polsce by oznaczało, że po pierwsze... musielibyśmy natychmiast znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii, co napotyka głównie na bariery prawodawcze, w sensie dobre prawo dotyczące korzystania z energii wiatrowej na lądzie i na morzu, dobre prawo i dobre wsparcie dotyczące korzystania z fotowoltaiki i bardzo dobre jakby prawo i wsparcie dotyczące rozwoju tego sektora, bo on super dużo jeszcze potrzebuje takich wynalazków, których nie do końca mamy, na przykład sposobów magazynowania energii, renowacji i zmiany sieci elektrycznych. Generalnie sporo inwestycji w ten sektor. Ja uważam, że też powinniśmy już teraz zacząć budować elektrownię atomową. My jej nie zdążymy zbudować na czas, w sensie, bo my musimy transformację energetyczną zrobić już teraz, a elektrownie atomowe to coś zajmuje, ale wiedząc, że musimy na przykład w przyszłości bardzo dużo rzeczy zelektryfikować, żeby mieć na przykład ogrzewanie, które nie powoduje emisji dwutlenku węgla, no to jedna z takich możliwości jest taka, że grzejemy prądem, ale ten prąd musi być dostępny i musi być z niskoemisyjnych źródeł, bo wszystko inne, na przykład, nie wiem, ludzie zmieniają piece węglowe na piece gazowe, ale gaz jest paliwem kopalnym. Co więcej, wydobycie gazu ziemnego powoduje gigantyczne emisje metanu, które też w trakcie wydobycia z kopalni, potem z transportu tego gazu ziemnego, metan jest wielokrotnie silniejszym gazem cieplarnianym od dwutlenku węgla, więc to nie może być gaz.
I to nie może być też biomasa, bo po pierwsze musimy chronić lasy i nie możemy palić porąbanym lasem w kominkach. Po drugie, to też jakby powoduje emisję, no i niewiele nam zostaje, więc musimy zarówno szybko transformować ten system energetyczny, żeby mieć zmianę w ciągu 10-20 lat, jak i planować, jak ten system będzie wyglądał za 20-30 lat i to prawdopodobnie byśmy potrzebowali silnych źródeł energii, no ale na Boga i wszystkich świętych to są rzeczy takie trochę inżynieryjne, znaczy jakbyśmy się uparli, że nasze przetrwanie od tego zależy, to byśmy przecież to zrobili. W sensie w końcu to są kable, elektrownie, jakby rzeczy. Tutaj trzeba dodać, że transformacja sektora energetycznego to jest wprawdzie znacząca część problemu, ale to nie jest cały problem i to chyba jest trudne z tematem zmiany klimatu, że te zmiany musiałyby tak dotyczyć wszystkiego, więc one musiałyby dotyczyć energetyki, ale musiałyby dotyczyć też rolnictwa i żywności, ale znowuż mogło być z tego dużo zysków, w sensie ta żywność jest właściwie produkowana bardzo często w straszny sposób i zwłaszcza jakby zwierzęta, masowe hodowle zwierząt, to jest dość jakby okrutna i straszna rzeczywistość, którą właściwie należałoby tak w kwestii gustu jakby całkowicie właściwie całkowicie zlikwidować, więc zmiana rolnictwa na takie, które by lepiej współpracowało z przyrodą, było jakoś bardziej zrównoważone, również zmiana na przykład sposobu jedzenia na taki, który zawierałby zdecydowanie mniej produktów zwierzęcych, to byłoby zdrowsze, to by chroniło środowisko i przyrodę, moglibyśmy tworzyć takie enklawy bioróżnorodności pod tytułem, że różne rodzaje ekosystemów można łączyć z takim wykorzystaniem, nie wiem, gospodarczym, jest na przykład agroleśnictwo i zwierzęta można częściowo wypasać na terenie, który jest zadrzewiony, uzyskując ileś różnych korzyści naraz. Tylko to są gigantyczne zmiany, żeby przejść z jakiegoś modelu rolnictwa, jaki jest, do jakiegoś innego modelu rolnictwa. No ale to jakby mogłoby być dla wszystkich na końcu korzystne i też mieć taki zysk, że ta żywność wtedy byłaby produkowana dużo bardziej lokalnie, bo taki system, w którym wiesz, ktoś gdzieś wycina lasy amazońskie po to, żeby hodować tam soję, potem ta soja sobie płynie statkiem, który płynie sobie na ropę i sobie płynie tym statkiem do Europy i następnie polskie świnki, ale także polskie kurczaki tą soję zjadają, żeby się szybko utuczyć, a następnie my mamy mięso, które jest jakieś absurdalnie tanie w sklepie i w ogóle jakby i to, że ono jest tak absurdalnie tanie, wynika z tego, że po pierwsze są gigantyczne dopłaty do mięsa, które należałoby zlikwidować, tak samo jak wszystkie dopłaty do paliw kopalnych, bo to jest dopłacanie z publicznych pieniędzy do szkodzenia rzeczywistości. No, a po drugie my straszne ilości tej żywności także marnujemy, więc to wszystko należałoby zupełnie inaczej zorganizować i to jest bardzo gigantyczne zadanie, ale łatwo jest przewidzieć, że jakbyśmy się na tym skupili, to byśmy mieli bardzo dużo zysków. Na przykład w świecie za 20-30 lat prawdopodobnie opłacałoby się mieć coś, co się nazywa suwerennością żywnościową. To znaczy, żebyśmy mieli takie poczucie, że nasz kraj większość żywności, której potrzebuje, jest w stanie sam wytworzyć, ponieważ jeśli nie wiem, zmiana klimatu zwiększa na przykład prawdopodobieństwo różnych takich niepokojów globalnych, więc jeśli się przerwą globalne łańcuchy dostaw, no to możemy odkryć, że nie tylko brakuje niektórych produktów, ale no, żywność jest bardzo dużym tym. Więc w każdym razie, ale na pewno transformacja energetyki raz, transformacja rolnictwa dwa. I tu jeszcze nie powiedziałam o suszy, która też jest w Polsce bardzo dużym problemem i o gospodarce wodnej. No ale trzeci duży obszar, który jest do zmiany w związku z powstrzymywaniem zmiany klimatu, to jest nasz stosunek do przyrody. To znaczy, że powinniśmy przestać dewastować na przykład bagna, które jakby mają taką ciekawą właściwość, że mogą magazynować złożone węgla, działają jak takie gigantyczne gąbki. Bagna, torfowiska, sfery buforowe rzek, to wszystko należałoby odtwarzać, oddawać przyrodzie i tak samo stare lasy. No ale to też miałoby bardzo dużo, w sensie gdyby na przykład Polska to zrobiła, no to za 30 lat mogłoby się okazać, że te nasze sfery dzikiej przyrody, które żeśmy zachowali, nie sprzedaliśmy ich na deski, nie przerobiliśmy ich na kolejne, nie wiem, pole, to one są unikalne i wszyscy je chcą i sama możliwość przebywania tam jest bezcenna i ludzie się o to biją, w sensie, więc jakby jest tutaj bardzo dużo rzeczy, które można by zrobić i które byłyby też naszą cegiełką do pomocy świata. A wiesz w ogóle, że Polska jest bogatym krajem?
Ale masz minę. Bo chcę powiedzieć, że tak i od razu chciałam wytłumaczyć, skąd to wiem, ale może ty nam powiedz. No dobrze, więc Polska, biorąc pod uwagę coś takiego jak parytet siły nabywczej na mieszkańca, była ostatnio na 20 miejscu, to znaczy, że Polska jest jednym z biedniejszych spośród najbogatszych państw świata. I to bardzo ładnie uderza w taką narrację, że my w Polsce nie musimy nic robić, zwłaszcza redukować globalnego ocieplenia, bo jacyś Niemcy lub Amerykanie, którzy są od nas bogatsi, to oni to powinni zrobić, a my to mieliśmy socjalizm i żeśmy się, panie, nie nażyli i teraz po prostu będziemy żyli po wielkopańsku. Dajcie nam poużywać, tutaj jest mój pas, ja go rozepnę, żebym mógł dużo w siebie napchać i będę po prostu wcinał te hamburgery, bo się jeszcze nie nawcinałem hamburgerów, takie moje prawo. No tylko, że to jest nieprawda, w sensie, że w porównaniu z tym, jak się ludziom przeciętnie żyje na świecie i z takimi rozmiarami ubóstwa i nierówności w Polsce się po pierwsze poprawiło w ciągu ostatnich lat, a po drugie jakby i to jest, bo my się zawsze porównujemy do góry, więc mówimy, no okej, w porównaniu z Niemcami to jesteśmy jacyś, ale tak naprawdę... No to my należymy do państw rozwiniętych i co więcej, nasz wkład w światowe emisje dwutlenku węgla jest nieproporcjonalny do wielkości naszego kraju. Na przykład Chiny na mieszkańca produkują znacząco mniej niż Polska. To skądinąd można sobie łatwo sprawdzić w internecie. Wszystkie te dane są publicznie dostępne. To, że Polska aż tyle emituje, znowuż wynika w dużej mierze z tego, że nasza energetyka jest oparta na węglu, ponieważ ten węgiel jest po prostu najgorszy. W sensie jest najgorszy, mówiąc precyzyjnie, ze wszystkich paliw kopalnych, od których musimy odejść skądinąd wszystkich, ale węgla, ropy, gazu, to węgiel emituje jakby największą ilość dwutlenku węgla. Wiesz, jaka ilość dwutlenku węgla powstanie, jeśli spalimy tonę węgla? Na przykład, czy będzie to tona dwutlenku węgla? To jest tona węgla? Mhm. To ile będzie dwutlenku węgla, jak to spalę? Nie mam pojęcia. Wiem, to jest jedno z tych pytań. To jest trudne, mniej więcej 3,6 tony. Wow. Reakcja węgla, a teraz wyobraź sobie 3,6 tony, znaczy po pierwsze tona węgla to jest dość dużo, nie uniosłabym, ale 3,6 tony czegoś, co jest gazem, to jest po prostu bardzo dużo. Tak jest dlatego, że... A nam się to nadal tak opłaca. W sensie, bo nie płacimy za śmiecenie, wiesz, to jest darmowe, trucie jest darmowe, dlatego wszystkie rzeczy, które trują, są tanie. Gdyby trucie nie było darmowe, mięso nie byłoby tanie. Nie byłoby też tanich lotów, gdyby trucie nie było darmowe. W każdym razie to dlatego jest tak duże, że oczywiście spalanie węgla jest reakcją dodawania, to znaczy to jest węgiel plus tlen. W związku z tym tam na wyjściu ze spalania powstaje CO2 i to jest więcej niż na wejściu. Bo ja na przykład, że się przyznam, przez moment zgłupiałam, bo myślałam, że jakim cudem, jak spalę tonę węgla, to mam więcej niż tonę dwutlenku węgla. To niemożliwe, w sensie powinno być mniej albo tyle samo. No ale nie, spalanie jest dodawanie, to jest strasznie dużo, gigantyczne ilości tego produkujemy, no i w związku z tym, tak, ale to było a propos tego, że Polska jest bogatym krajem, co więcej, jak popatrzymy na historyczne emisje, to, czyli ile kraj wyemitował w całej swojej historii, to Polska wyemitowała strasznie dużo, no i znowu głównie z tego samego powodu. Nasze emisje z konsumpcji są na przykład jednak mniejsze niż Europy Zachodniej, więc u nas tym driverem, tak mówiąc pięknie po polsku, nie jest przede wszystkim konsumpcja, ale jest przede wszystkim nieszczęsny węgiel, co nie oznacza, że konsumpcji też nie powinniśmy zmniejszać, zwłaszcza niepotrzebnej konsumpcji, no bo ona jest... Szczególnie, że też pewnie wzrasta, bo to nie jest tak, że jesteśmy po prostu mniej chętni do zakupów, tylko wraz z podążaniem za trendami zachodnimi, myślę, że cały czas będziemy tak samo uważali, że musimy się jeszcze trochę, mówiąc kolokwialnie, nachapać, ale uprzedziłaś mnie przed nagraniem, że tych ścieżek, którymi możemy podążyć w rozmowie, będzie bardzo dużo, więc ja cały czas robię sobie notatki w głowie i mam nadzieję, że uda mi się dopytać. Dam ci dojść do słowa. Bo jest też, wiesz, dużo ciekawych niuansów, o które chciałabym dopytać, natomiast wspomniałaś o czymś dość kontrowersyjnym i chciałabym szybko do tego wrócić. Powiedziałaś o energii atomowej w kontekście ratowania planety, co może dla wielu osób być totalnym oksymoronem. Więc w jaki sposób dzięki temu, że zainwestujemy w energię jądrową, możemy tak naprawdę pomóc sobie i Ziemi?
To rzeczywiście jest kontrowersyjne z tego powodu, że energia atomowa jest owiana złą sławą, ale być może właśnie ze względu na zmianę klimatu będziemy się musieli z nią trochę przeprosić. Zresztą energia jądrowa jest bardziej owiana złą sławą niż rzeczywiście niebezpieczna, na przykład z dotychczasowej historii. To jest taki argument historii, wynika jakby ofiar energetyki jądrowej jest znacząco mniej niż ofiar energetyki węglowej, bo trzeba myśleć, w sensie, jeśli wliczymy w ofiary węgla, to osoby, które umierają na choroby płuc, czy dzieci, które rodzą się z wadami, no to w Polsce umiera strasznie dużo osób z powodu zanieczyszczenia powietrza. Tylko oczywiście zanieczyszczenie powietrza nie jest tak spektakularne, jak wybuch elektrowni w Czernobylu. Niemniej ta współczesna energetyka jądrowa jest względnie bezpieczna, w sensie bezpieczniejsza od innych rodzajów energetyki, ale też moglibyśmy ją dalej innowacyjnić, nie ma takiego słowa, moglibyśmy ją rozwijać. I to dlatego jest ważne, że ten rodzaj produkcji energii produkuje relatywnie dużo energii przy relatywnie niskich emisjach, a jednocześnie no, nie ma dwutlenku węgla w reakcji jądrowej, on nie powstaje. Aczkolwiek oczywiście nic nie jest zupełnie zeroemisyjne, trzeba taką elektrownię na przykład zbudować, więc to powoduje jakieś emisje w cyklu życia. Zresztą w ogóle nie ma zeroemisyjnej energii. Do tego najczystszą energią jest znowuż ta, którą oszczędzimy, której nie zużyjemy, której zwłaszcza nie zmarnujemy na jakieś absurdalne rzeczy, nie wiem, oświetlanie miast i ulic do takiego poziomu, że nam potem ptaki umierają, bo im rozregulowaliśmy rytm dobowy. W sensie to jest bardzo dużo, można by znowuż oszczędzić na nierobieniu rzeczy głupich po prostu z energią i jej niemarnowaniu. Niemniej, jeśli myślimy o przyszłości w taki sposób, że chcielibyśmy zachować pewne jakby usługi czy komfort życia, który jest ludziom potrzebny, na przykład można sobie wyobrazić, że trzeba jakoś chłodzić domy, jeśli będą teraz bardziej gorące lata. Nie tylko dlatego, że tak się łatwiej żyje, też dlatego, że na przykład starsi ludzie umierają w trakcie fal upałów i że potrzebujemy, nie wiem, w szpitalach na przykład mieć zapewnione jakieś temperatury. Potrzebujemy ogrzewania zimą, potrzebujemy rzeczy. I one nie mogą być z węgla, nie mogą być z ropy i nie mogą być z gazu. I ja się nie godzę na palenie drewnem, bo jakby potrzebujemy lasów. W związku z tym chociaż jakiś rodzaj gospodarki leśnej mógłby być zrównoważony do pewnego stopnia, no ale nie tak, żeby wszystko teraz zastąpić biomasą. I w związku z tym jakby potrzebujemy w przyszłości bardzo dużo energii, żeby to wszystko zastąpić. Prawdopodobnie żadne źródło energii nie wystarczy samo. Znaczy nie będzie wystarczająco dużo słońca, wiatru, wody, czyli innych niskoemisyjnych źródeł energii, żeby to wystarczyło i do tego jak nie ma dużej energetyki wodnej, to wszystkie te pozostałe źródła są niestabilne. Po prostu na przykład zimą w Polsce jest dość mało słońca, są takie okresy, kiedy nie wieje wiatr. To można rozwiązywać na parę sposobów, na przykład inwestuje się w tworzenie baterii, inwestuje się w tworzenie sieci przesyłowych, ale nadal może nie wystarczyć i zwłaszcza może nie wystarczyć w tej takiej odleglejszej perspektywie, kiedy właściwie zużycie energii do też na ratowanie się przed tą zmianą klimatu będzie musiało, no będzie nam ta energia po prostu potrzebna. I też mając dużo czystej energii moglibyśmy robić różne rzeczy. Moglibyśmy na przykład eksperymentować z wyciąganiem z powrotem, z naprawianiem tego, co żeśmy zepsuli, z wyciąganiem dwutlenku węgla z powietrza. To są takie trochę, było w takiej grze pod tytułem Cywilizacja, szóstka najlepsza. W każdym razie tam w którymś momencie, jak się cywilizacja rozwinie, to dostajesz future technologie przyszłości, jeszcze ich nie ma, ale można założyć, że będą im bonusowe punkty, więc moglibyśmy rozwinąć te technologie wyciągania dwutlenku węgla z powietrza i te scenariusze, które w tej chwili, i takie technologie już istnieją, tylko one nie działają na skalę przemysłową, nie opłacają się, są jeszcze niedojrzałymi technologiami, ale właściwie te scenariusze, którymi już dysponujemy, mówią, że jest bardzo prawdopodobne, że będziemy tego potrzebować.
potrzebować. I ja nie mówię, że tutaj technologia i futuryzm i w ogóle atom wszystko rozwiąże, tylko mówię, że jesteśmy w tak czarnej dziurze, że prawdopodobnie potrzebujemy wszystkiego, co może pomóc, w tym trochę tonący się brzytwy chwyta, więc my jak tonący chwyta się brzytwy, chwytamy się idei technologii, których jeszcze nie mamy, które musielibyśmy rozwinąć, a to nam pomoże tylko przy założeniu, że zrobimy też te pozostałe rzeczy, to znaczy, że nie będziemy czekać, aż w przyszłości wymyślimy super technologię, która nas uratuje, tylko już teraz będziemy redukować emisję gazów cieplarnianych na wszystkim, na co się da, także na konsumpcji, także na nierobieniu głupot, potworków energetycznych, niepotrzebnych inwestycji, także na jak najszybszym stawianiu odnawialnych źródeł energii, dlatego żeby osiągnąć te cele, o których mówią scenariusze dojścia do jakichś neutralnych i zerowych emisji, to nie wystarczy, jak mamy w 2050 roku osiągnąć jakiś cel, w 2040 zacząć, tylko musimy jakby właściwie zaczynać już teraz. No a rzeczy, które możemy już teraz robić z energią, to jest raczej energia wiatrowa i słoneczna, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. No i częściowo to robimy. Polska ma jakiś program wiatrowy na morzu i w ogóle, tylko robimy to tak trochę jedną ręką robimy, a drugą nie. Powinniśmy zacząć pchać obiema rękami na tym froncie. Ale zgodnie z tym, co mówisz, nie ma czasu. Trzeba działać w zasadzie wczoraj i czekamy na to, aż władze uznają to za priorytet i pytanie pojawia się takie, na co my w takim razie czekamy? Jaki znak jest potrzebny, żeby osoby decyzyjne rzeczywiście zaczęły działać? Bo to brzmi jak jedna wielka farsa, bo skoro wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, jesteście spóźnieni i macie listę rzeczy, które trzeba zrobić, bo to nie jest tak, że oni mają to wymyśleć, prawda? Tylko jakby te narzędzia i te rozwiązania są już dostępne. Dlaczego nic się nie dzieje? Myślę, że super trudno zmienia się status quo i myślę, że wbrew pozorom nie ma jeszcze aż tak dużego poparcia. To znaczy, że ludzie są na etapie takiego delikatnego wyparcia, lekkiego niepokoju i takiej gotowości, żeby coś zmienić, ale pod warunkiem, że to coś będzie kosmetyczne. To tak jak, nie wiem, chciałabyś się odchudzać i stwierdziła, no dobra, muszę schudnąć, nie wiem, 50 kilo, ale to może po prostu nie będę dodatkowo słodzić coli. To jest mój pierwszy krok. No i jakby super, tylko no niestety przy tym tempie redukcji to jakby umrzesz za nim. I w związku z tym, ale ludzie jakoś tak, myślę, że w wielu sferach życia, więc w sprawie klimatu ludzie to tak, no nie wiem, może by chętnie trochę nawet do tego dołożyli, może to coś by zrobili, ale tak, żeby już jakoś na przykład bardzo rezygnować czy zmieniać styl życia, to nie. I więc trochę wszyscy jesteśmy w tym takiej fazie niegotowości i prawdopodobnie, żeby zmiana tutaj była możliwa, to ona się musi tak trochę wydarzyć wspólnie, to znaczy, że można sobie wyobrazić, że ludzie nic nie robią, bo politycy nic nie robią, bo koncerny nic nie robią, bo inne koncerny, ale bo ludzie i to tak jakby, i że prawdopodobnie trudno jest powiedzieć, kto tutaj miałby zmienić się pierwszy, bo to tak można, natomiast prawdopodobnie możemy się jakoś tak trochę w tym wzmacniać. Ja na przykład lubię myśleć, że, nie wiem, światowi przywódcy, właściciele tych koncernów, oni też są ludźmi. No, nie wiem, mają jakąś wnuczkę na przykład, albo jakąś siostrę i nagle się może okazać, że jakby ludzie, którym zależy, są jakoś powiązani i jakby są we wszystkich tych miejscach, ale to jest taki trochę klincz sprawczościowy, bo tutaj nikt nic nie robi, na przykład nikt nic nie może zrobić sam, na przykład koncerny też nie mogą, bo i też kraje też nie mogą, bo wyobraź sobie, że jeden kraj albo jeden koncern miałby całkowicie wszystko zmienić po to, żeby było ekologicznie. No to wtedy to oznacza, że to jest droższe, to oznacza, że on w przeciągu paru lat wylatuje z rynku. Na przykład powinniśmy opodatkować paliwo lotnicze, jest skandalicznie nieopodatkowane, właściwie dopłaca się, to jest tak jak z dopłacaniem do mięsa, nie możemy dopłacać publicznych pieniędzy do rzeczy, które nas zabijają, no po prostu nie możemy. Ale dlaczego kraje dopłacają do paliwa lotniczego i dlaczego kraje dopłacają do mięsa, dlaczego Polska dopłaca do swojego mięsa? Bo jak Polska przestanie dopłacać do swojego mięsa, to
polskie nie mięso będzie droższe niż mięso innych krajów, w związku z tym to mięso wyleci z rynku i konsumenci kupią mięso wyprodukowane gdzie indziej i generalnie jedyne, co ta firma by uzyskała, to by zlikwidowała samych siebie. Ale z tych klinczów można wyjść. Na przykład gdyby kilka państw, albo nie wiem, Unia Europejska umówiła się, nie, my nie dopłacamy do mięsa, albo nie pozwalamy na dopłaty do tych i w związku z tym do naszego obszaru gospodarczego nie można sprowadzać takiego mięsa, które jest dopłacane i nie można to oddawać samolotem, który nie jest opodatkowany naszym podatkiem. To musi zrobić dość dużo podmiotów naraz, żeby to w ogóle miało szansę, ale wtedy nie masz takiej sytuacji. Zresztą jest bardzo podobne z odchodzeniem od węgla, no bo jeśli tylko jedno państwo by odeszło od węgla, to ten węgiel ktoś kupi i tak spali. Tak. Ktoś go kupi po tańszej cenie i też spali efekt. Więc my nie tyle musimy nie możemy tego zrobić w pojedynkę, my się trochę musimy dogadać i umówić, no i nie wiem, oczywiście ludzie nie słyną z tego, że łatwo im się dogadać, ale kurde, my się albo dogadamy, albo jest trochę pozamiatane. Powiem Ci, że jest to tak zagmatwane i przerażające, że jedyne pytanie, które przyszło mi do głowy, to jest to, czy powinniśmy w takim razie wybrać mądrych przywódców, czy sprawić, żeby przywódcy zmądrzeli. Bo to wydaje mi się być jedyną opcją, bo to te osoby finalnie o tym zdecydują. Niby się śmieję, ale powiem Ci szczerze, kiedy mówisz właśnie, że tak naprawdę to nie wiadomo, kto ma zacząć, bo to wszystko jest połączone. Znaczy wszyscy muszą zacząć. Wszyscy nie? muszą zacząć, ale coś musi być gdzieś tą iskrą, choć wierzę w to, że ta iskra już gdzieś tam krąży między nami. Wspomniałaś wnuczkę czy siostrę i tutaj myślę, że fajnie byłoby przejść właśnie do kwestii młodszego pokolenia, bo ja mam też taką swoją anegdotę, że mam wrażenie, że moje pokolenie, nawet bym powiedziała mój rocznik, to jest taka końcówka jeszcze życia takim zachłyśnięciem konsumpcją i zachodem. I ja już dopiero będąc na studiach, zaczęłam słyszeć o zmianie klimatu, o tym, że jest strasznie, o tym, że potencjalnie trzeba by coś z tym zrobić. W ogóle ekologia zaczęła być takim hasłem rozpoznawalnym publicznie wśród znajomych itd., itd. Natomiast na przykład już mój brat, który jest ode mnie zaledwie 6 lat młodszy, mam wrażenie, że on już się urodził trochę innej rzeczywistości, że on odkąd zaczął samodzielnie myśleć, to już gdzieś to wszystko było owiane takim strachem. I jakby młodzieżowy strajk klimatyczny, przecież to jest coś, co pojawiło się w ostatnich latach. I mam wrażenie, że dzieci obecne, czy młodzież współczesna, trochę żyje w innej rzeczywistości, że oni wychowują się w pewnej panice, że oni nie wiedzą, co będzie z ich przyszłością i nie mieli możliwości nawet doświadczyć takiego beztroskiego dzieciństwa, właśnie korzystania z tych wszystkich dobrodziejstw, w cudzysłowie, zachodniej konsumpcji, tylko już muszą martwić się o przyszłość. I zastanawiam się, czy nie rośnie nam trochę właśnie takie pokolenie przerażonych dzieciaków, czy może właśnie zmotywowanych aktywistów. Wydaje mi się, że ani, w sensie młodzież nie jest ani lepsza, ani gorsza niż dorośli, choć i chyba nawet nie jest jakaś bardziej lub mniej świadoma. Oczywiście są bańki, gdzie jest bardzo świadoma młodzież i są takie szkoły, ale też wiele tej młodzieży tak samo chciałoby, w sensie trudno jest myśleć, że jeśli nie wiem, rodzice chcą głównie konsumpcji i utożsamiają z nią szczęście, to młodzież jakoś będzie chciała czegoś innego. Zatrzymało mnie, jak powiedziałeś, o beztroskim dzieciństwie, bo mi się na przykład beztroskie dzieciństwo, ja miałam beztroskie dzieciństwo i ono mi się kompletnie nie kojarzy z konsumpcją, w sensie moje beztroskie dzieciństwo, które upływało jak budowali Ursynów, są tego cudowne zdjęcia, polegało na tym, że cały Ursynów był rozkopany, była to budowali metra, były takie wielkie roztopy, to jest gliniasta gleba, nie? Były rowy. Tam jeszcze prawie był las, więc generalnie tam jest teraz Ursynów, to skakały zające i łaziły ciężko sarny. Ciężko to sobie wyobrazić. Tak, tam gdzie nie jest warszawskie metro, to znaczy ta stara jestem, z tego wynika. No ale takie moje dzieciństwo, które polegało na tym, że generalnie całymi dniami się tkwiło pod blokiem. Pod blokiem oznaczało w tych rowach i ja sobie wprawdzie złamałam rękę na budowie metra, wspinając jakiś rów, ale byłam super szczęśliwa. Robiłam też garnki z tej gliny i latały tam zające i były tam wielkie kałuże. I jakoś nie mam wrażenia, że jakby ta satysfakcja, szczęście czy beztroska jest związana, to też sobie trudno wyobrazić, jak powiem, bo smartfonów wtedy nie było, tanich lotów też nie było. Na wakacje to ewentualnie babcia takim pociągiem, że się po prostu siedziało tam 8 godzin w tym pociągu z walizką między kolanami nad polskie morze i to ewentualnie jak
jakby było na tyle i też może nie zawsze, tylko ja jakoś nie mam poczucia, w sensie, że to utożsamienie właśnie takiego nażycia się z nakonsumowaniem się, to ono jest moim zdaniem super późno. Mhm. I ono zdecydowanie nie jest doświadczeniem mojego pokolenia. Mhm. I wręcz mam wrażenie, że może było fajniej z tymi rowami, z tymi zającami, niż ze smartfonami. Tak, I że w sumie naprawdę wakacje na Zanzibarze trochę jakby, nie wiem, wakacje w Międzyzdrojach były super, w sensie z całej konsumpcji były jedne lody takie po prostu, że się stało w kolejce i była tylko jedna budka i można było dostać loda i zjeść jednego loda i to też nie codziennie i jakby wystarczało, to nie jest tak, że 20 lodów to jest lepiej niż jeden lód i co więcej, jak zjesz 20 lodów, to nie wiem. Zmienisz się w loda, dokładnie. Nie, tam możesz już tylko, więc natomiast z takich różnych sposobów na myślenie o społeczeństwie trochę się mówi i myśli o zakazie reklamy, to znaczy, że ktoś nam sprzedał tą wizję, że to, że wakacje to się liczą dopiero jak, nie wiem, są 600 kilometrów od domu, albo że dbanie o dziecko polega na, nie wiem, kupowaniu tych wszystkich przedmiotów, albo że nie wiem, jakiś lifestyle musi jakoś wyglądać. No i mamy też alternatywne mody konsumpcyjne, zdecydowanie mamy modę na mniej, mamy modę na to, że nie wiem, to wolny czas jest na przykład luksusem raczej niż wydawanie pieniędzy. Mamy modę na krajoznawstwo i odkrywanie jakby bliskich okolic, więc tutaj się jakby w tej sferze też trochę dzieje. Ale to jest super, co powiedziałaś, bo ja to przedstawiłam w taki sposób, jakby moje konsumpcyjne, w cudzysłowie, dzieciństwo, gdzie były lalki, gdzie były właśnie jakieś słodkości, wakacje i te wszystkie rzeczy, które można kupić, jakby to była jakaś obietnica szczęścia, podczas gdy jest to wszystko odbierane biednym dzieciom teraz. A właśnie może finalnie być tak, że ten powrót do korzeni, ten powrót do posiadania analogowych zabawek i latania po podwórku będzie tak naprawdę zbawieniem dla nich. I choć na pewno nie będzie to czas bez smartfona, bo myślę, że to dzieciństwo właśnie z uwagi na obecność ekranu jest zupełnie inne. Ale właśnie wracając do tej kwestii wychowania dzieci pod kątem takiej odpowiedzialności względem planety, względem klimatu. Właśnie jak edukować tych najmłodszych, tak żeby oni stawali się świadomymi obywatelami, żeby też patrzyli w przyszłość bardziej sprawczo, żeby nie żyli w strachu, bo powiedziałeś, że nadal jest mała grupa dzieci, że dzieci raczej nie są tego świadome i też jest jakaś kwestia bańki, ale wydaje mi się, że ta świadomość jest też bardzo ważna, żeby nawet właśnie w tych środowiskach, gdzie nie mówi się o tym strasznym globalnym ociepleniu, żeby jednak przedstawiać ten temat w taki sposób, żeby on nie przytłaczał. Wiecie, ten temat i tak będzie obecny, to będzie temat nadchodzącej dekady i później i po prostu jakby raczej mi się tak spodobało w jakimś takim artykule takie sformułowanie życie w zmianie klimatu albo życie ze zmianą klimatu, bo my będziemy z tym jakby z tym żyli. Myślę, że twoim pytaniem jest różnica między dziećmi a młodzieżą, w sensie takimi osobami, którzy są takimi dziećmi, powiedzmy, nie wiem, przed 10, 11 rokiem życia i nastolatkami. Jeśli chodzi o dzieci, to dzieci nas nie słuchają, w sensie dzieciom to trzeba pokazać. I w tym sensie dzieci trzeba raczej, nie wiem, właśnie zabrać do lasu, pokazać im pewne rzeczy, pokazać im też pewne postawy, bo dzieci nas też naśladują i to wiesz, jak ojciec zabierze syna do lasu, synu, to jest las, chciałem ci pokazać, bo to nie wiem, trzeba, bo to las taki ważny, po czym siedzi tam w tym lesie i myśli sobie, kurde, poszedłbym do Maka albo coś, poprzeglądał smartfona, bo mi nudno w tym lesie, to ten dzieciak się też raczej tym lasem nie zarazi. I w tym sensie jakiś rodzaj, nie wiem, miłości czy pasji, czy jakiś postaw przekazujemy, jeśli je ewentualnie mamy. Ale też dzieciom jakby chyba trzeba pokazać wartość tego wszystkiego i też takie sposoby satysfakcjonującego życia. No i moim zdaniem dzieciom trzeba jakoś dać i nauczyć się mieć dużo siły, bo ich życie raczej nie będzie bardzo proste w nadchodzącym świecie. A trochę inaczej jest z nastolatkami, bo oni po pierwsze zasługują naprawdę, po drugie bardzo chętnie sami po nią sięgną, nawet jak im nie powiemy, bo wiedza jest dostępna i jeszcze na nas nakrzyczą, że im nie mówimy. Więc młodzieży należy właściwie
przekazywać bardzo dużo wiedzy na ten temat, bo jak tak powiedziałaś, jak ktoś w tym nie siedzi, to wszystko wydaje się strasznie skomplikowane, w sensie biologia, fizyka, ekonomia, gospodarka, polityka ogólnoświatowa, tu jest bardzo dużo różnych wątków, więc należałoby młodzież jakoś uczyć rozumienia tego, uczyć ich z pokorą, bo oni, myślę, że młodzież ma słuszne powody, żeby się złościć na świat dorosłych, w sensie dość dużo poważnych problemów na nich zostało jakoś przełożone, chociaż może nieświadomie, w sensie nikt tak do końca tego nie chciał. To niestety są konsekwencje takiej cywilizacji, jaką mamy. I z młodzieżą też trzeba próbować rozmawiać jakoś tak uczciwie o tych pytaniach, które oni mają, choć też chyba adekwatnie do wieku, bo są, myślę, że 11, 14, 17, 21, to wszystko młodzież, 35 to bym się zastanawiała, ale w każdym razie jeśli w ogóle będą chcieli z nami rozmawiać, no bo mogą się też całkiem słusznie obrazić o to wszystko, co się stało i szukać swoich odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązania, to mi się wydaje ważny taki wątek, żeby nie delegować tej odpowiedzialności na młodzież. Te rozwiązania, nawet ja nie mówię, że polityczne, ale wręcz inżynieryjne, znaczy jak myślisz o tym, że za 10 lat musisz mieć jakiś system energetyczny, to kable trzeba kłaść już teraz, przepraszam, że o kablach, ale no to trzeba zaprojektować i to jest generalnie zadanie dla nas teraz, w sensie to jest zadanie, jak powiedziałeś, na wczoraj, które należałoby zacząć realizować już jak najszybciej i jak najlepiej umiemy na dzień dzisiejszy i na wszystkich możliwych frontach. Ale to nie czekamy, aż nastolatki dorosną, to właściwie. Ale powiedziałeś, że obecne dzieci czeka dosyć trudna przyszłość, na pewno inna. Coraz więcej osób z tego, co się słyszy, szczególnie właśnie w tych bańkach zaniepokojonych bardzo, coraz więcej osób rozważa nieposiadanie dzieci lub decyduje się nie mieć dzieci właśnie z uwagi na to, że nie chcą ich wprowadzać w ten kończący się świat, już tragizując. Czy to jest słuszne zjawisko twoim zdaniem? Czy to jest tak, że rzeczywiście ludzi jest za dużo, więc w ogóle niepotrzebne nam młodsze pokolenia? Albo nie ma co mieć dzieci, bo świat jest beznadziejny i będą mieli fatalne życie? Czy może właśnie te osoby powinny mieć dzieci, bo to ich potomkowie mogą zmienić świat? Jaki jest twój stosunek do tego? Wiesz, to w ogóle pytanie o dzieci jest takim bardzo osobistym pytaniem. To nikt nikomu prawdopodobnie nie może powiedzieć, ile ta osoba i kiedy i jak powinna tych dzieci mieć. Z takiej makroperspektywy jest tak, że z jednej strony bez młodszego pokolenia, to znaczy bez w ogóle żadnych dzieci, prawdopodobnie byśmy w ogóle nie mieli motywacji, żeby to ratować. To znaczy bardzo wielu z tych, którzy się zaangażują na rzecz zmiany klimatu, jest rodzicami i robi to z takiej motywacji. W sensie, wiesz, mężczyźni mówią, to ja to robię dla mojego syna, czy dla mojej córki, bo ona jest najważniejsza na świecie i po prostu nigdy bym tego nie zrobił, bo jest tak strasznie trudne, ale po prostu więc dzieci są taką motywacją, chociaż znowuż na makropoziomie jest też tak, że świat nie potrzebuje dużo więcej ludzi. W związku z tym lepszym pytaniem gdzie myśleć o jakimś takim umiarze we własnym zachowaniu jest na przykład to, czy to jest dobre we współczesnym świecie mieć bardzo dużo dzieci. Ale mogą istnieć takie osoby, dla których to jest super ważne w życiu. W sensie ja bym nie powiedziała, że nikt nie może mieć bardzo dużo dzieci, aczkolwiek zbiorowo jest tak, że być może moglibyśmy rozważyć posiadanie mniej dzieci. Być może moglibyśmy też rozważyć takie polityki, które pomogłyby, zwłaszcza w tych miejscach na świecie, gdzie ten przyrost naturalny jest bardzo duży, a jednocześnie jest bardzo często niechciany, zwłaszcza przez kobiety. To znaczy tam, gdzie powodem na przykład wielodzietności jest to, że kobiety nie mogą o tym współdecydować. I my wiemy, jakie to są polityki. Na przykład edukacja dziewczynek jest taką polityką, w sensie edukacja dziewczynek zmniejsza dzietność, ponieważ dziewczynki zaczynają mieć dzieci, kiedy kończą edukację, a w
takich krajach z bardzo dużą dzietnością to jest problem, czy ten okres rodzenia dzieci zaczyna się w 16 roku życia, czy w 20, czy w 14 i to jest różnica, im jest później tym, więc taki pewien elementarny poziom praw kobiet i edukacji, on by mógł odpowiadać na problem dzietności tam, gdzie to jest kwestia 7 czy 9 dzieci na kobietę, w taki sposób, który byłby nieinwazyjny, bo my tym ludziom nie zakazujemy, ale tym ludziom, zwłaszcza ludziom kobietom, dajemy więcej praw i decydowania i wtedy się okazuje i więcej bezpieczeństwa i wtedy się okazuje, że ludzie sami z siebie jednak niekoniecznie mają 9 dzieci. Natomiast no właśnie jest to i kurczę, ja nie wiem, wiele osób ma też taką obawę, że ten świat będzie bardzo trudny i nie decyduje się mieć dzieci z takiego powodu, żeby one nie cierpiały i to też jest jakaś decyzja do uszanowania. Ale z drugiej strony ci, którzy się decydują na dzieci, są bardzo zmotywowani, żeby stworzyć dla nich jak najlepszy świat i to też jest bardzo jakby takie... Szlachetna. Takie cenne. Szlachetne, wiesz, to takie jest dość biologiczne, w sensie chcemy ocalić te nasze dzieci i mamy dość naturalny instynkt ich chronienia, więc miejmy nadzieję, że ci, którzy na świecie decydują o wielu sprawach, też mają dzieci. A powiedz mi tak... Może się im zapiszą do młodzieżowego strajku klimatycznego, te dzieci tych wszystkich ważnych ludzi. Ale tak, zapytam cię może nieco bardziej prywatnie na koniec. Ty jako osoba, która ma tak dużą wiedzę, jesteś świadoma wszystkich tych procesów, tych rozwiązań, tego co się dzieje, a raczej nie dzieje w świecie. Jak ty sobie z tym radzisz? Jak zachowujesz spokój? O ile go zachowujesz? Czy da się w ogóle zachować spokój? Czy są jakieś myśli, wizje przyszłości, które sprawiają, że tobie jest łatwiej patrzeć do przodu? I jak sobie z tym radzisz? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy spokój jest taką wartością. Dość dużo myślę o takiej kategorii, która się nazywa siła. Wiesz, jak się zachowuje siła w takim tym, w sensie, co ja mam zrobić w tym wszystkim, skoro ewidentnie fakt, że dużo o tym wiem i że też mam jakieś dość uprzywilejowane możliwości działania, bo zarówno jakby naukowe, jak i edukacyjne, jak i wiele innych różnych rzeczy, no to on nakłada na mnie jakiś obowiązek działania i to jest pewnie jakaś, w sensie, działanie jest bardzo takie ochronne, jeśli chodzi o po prostu usiąście się i załamanie. Działanie też jest adaptacyjne w tym sensie, że jeśli w mojej wiosce grozi powód, to ta wioska będzie miała więcej zysku za mnie, jeśli skrzyknę sąsiadów i zbudujemy wały przeciwpowodziowe, a nie jeśli powiem, o Jezu, straszna powódź, to ja uciekam. Idę pod łóżko albo uciekam do Norwegii, bo tam jest bezpiecznie i... Chociaż nie powiem, zdarzają mi się momenty rozważania, gdzie tu uciec, w sensie. Więc na pewno działanie jest takie przystosowawcze. Na pewno myślenie w kategoriach tego, że ważne jest, żeby ci, którzy są w to zaangażowani, dobrze się mieli dużo siły, w związku z tym wiesz, dbali o siebie i takie tam zupełnie banalne rzeczy, ale one wcale nie są banalne. Ja prywatnie uprawiam całkiem dużo sportu na przykład i to chyba też jest takiej kategorii siła, w sensie wiesz, że jak mam się już wykłócać z osobami, które są, bo klimat ma też swoich przeciwników, którym się nie opłaca, żeby mu zapobiegać, więc jak mam się angażować w tego typu spory, to może wyszłabym w nie z pozycji jakby przestraszonej dziewczynki, tylko kogoś, kto jakby ma coś do powiedzenia i nie boi się tego zrobić, więc to jest taka perspektywa trochę takiego wzmacniania siebie, ale ja osobiście myślę o tym też dość egzystencjalnie, to znaczy jak czasami myślę, że to się nie uda, a dość często to myślę, znaczy każdy, kto w tym siedzi, to na 2020 jesteśmy w słabym momencie, w sensie miejmy nadzieję, że po prostu siedzimy w głębokim dole i po prostu z tego miejsca, gdzie jesteśmy, nie widać jeszcze wyjścia. I no, za zakrętem może się okazać, że jakieś jest. Natomiast rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, że to wygląda źle. Więc ja sobie myślę, że jak tak czuję, że to się
się nie uda i że nic nie da, to z tym nie walczę. To znaczy pozwalam sobie, okej, jak się nie uda, no to jakby okej, nie oczekiwaliśmy, że będziemy żyli wiecznie. Co prawda mieliśmy może nadzieję, że nasza planeta trochę dłużej pożyje niż my. Na tej planecie nic nie robimy, jej tak substancji geologicznej, ale już nie tylko ludziom, ale też światu, jaki znamy, w sensie, nie wiem, lasom, puszczom, lodowcom możemy coś zrobić, moglibyśmy doprowadzić do świata bez Puszczy Amazońskiej albo bez lodowców. I w takim świecie nasz gatunek mógłby mieć problemy z przetrwaniem, nigdy nie żył na planecie o takim klimacie. Niemniej jakoś chyba z tym nie walczę i na początku to było trudno dać sobie taką zgodę, że tak może być, a teraz po prostu wiem, że tak mam, ale też ja się przyznam, że jak się bardzo jest w działaniu, w sensie w robieniu różnych rzeczy, tak chyba ma wielu aktywistów i aktywistek, to no to po prostu nie ma trochę czasu na siedzenie i załamywanie rąk, bo są rzeczy, które trzeba zrobić. Ale też robienie dowodzi nadziei, bo jakby zupełnie jej nie było, no to prawdopodobnie nie wiem, zajęłabym się jakąś zen jogą we własnym ogródku i nie wiem, pisaniem wierszy do ginącego świata albo czymś takim, co ma walory estetyczne. Powiedziałaś, że czasami przychodzi do głowy, żeby uciec, w cudzysłowie, ale tak zupełnie wprost mówiąc, czy jest w ogóle dokąd uciec? Czy są jakieś miejsca na świecie, które po prostu są jakąś oazą szczęścia mają większe szanse na to, żeby dłużej poistnieć? Czy... W sensie long term nie ma dokąd uciec, bo mieszkamy wszyscy na tej samej planecie, ale krótkoterminowo i ja na przykład rozumiem ludzi z małymi dziećmi, które myślą, nie wiem, o świecie, krajach na przykład, w których ich dzieci miałyby dorastać, że rozważają migrację, no i łatwo sprawdzić, nie będziemy poprawiać, ale istnieją rankingi państw na świecie, gdzie będzie się dało mniej lub bardziej żyć i też miejsc ze względu na zmiany klimatu, w żadnym z nich nie będzie dobrze. Trzeba sobie wyobrazić, że problem jest z destabilizacją jakby całego systemu politycznego. No i co z tego, że nie wiem, Skandynawia ma chłodny klimat i dużo dostępnej energii wodnej i w miarę bezpieczny system polityczny, kiedy do końca nie wiemy, co się wydarzy, jeśli na świecie zaczną się przewalać miliardy uchodźców. Na przykład nie wiemy, czy mieszkańcy tych państw nie wpadną na pomysł, że jednak nie lubią obcych i nie zechcą nas potraktować tak, jak nie wiem, rząd polski czasami chciałby traktować uchodźców, to znaczy uznać, że w sytuacji kryzysu, niedoboru żywności, energii albo wody wywalamy, albo zabijamy obcych. Może nie zabijamy, tego bym nie wyobrażała, ale grzecznie im mówimy, żeby sobie wrócili do siebie, bo są tu nie u siebie, albo przynajmniej zaczynamy ich bardzo źle traktować, tak że się nie da tam żyć. Przy okazji Polska ze swoim umiarkowanym klimatem wcale nie jest najgorszym miejscem do życia, jeśli chodzi o klimat. W sensie u nas te zmiany klimatu nie będą jednak takie straszne w krótkiej perspektywie czasowej, ale znowuż jest pytanie, co to destabilizacja reszty świata zrobi Polsce. Czy na przykład nie powoduje to radykalizacji politycznej, takich populizmów i nie kończy się wykwitem jakiegoś faszyzmu albo czegoś takiego. Bo to łatwo sobie wyobrazić, że w sytuacji, kiedy po prostu na całym świecie jest coraz trudniej, coś takiego się dzieje. No i też jest pytanie, i to wchodzimy w taki temat adaptacji do zmiany klimatu. Znaczy, co należałoby zrobić, żeby nie tyle jej zapobiegać, co adaptować się do tych zmian klimatu, które są nieuchronne. I to oprócz takich rzeczy bardzo fizycznych, że na przykład w Polsce musielibyśmy naprawić stosunki wodne i nauczyć się retencjonować wodę, bo inaczej nie będziemy jej mieli. I to znowuż jest taki problem zawierający w sobie rowy i koparki i trochę takich inżynieryjnych rzeczy, nie wiem, obsadzanie rowów wierzbą i inne sposoby zatrzymywania wody. Nie wszystkie są bardzo high-techowe, niektóre są takie nature-based solutions, ale jest też ta warstwa społeczna, na przykład system opieki psychologicznej, psychiatrycznej, zdrowotnej, interwencji kryzysowej, to znaczy jak systemy społeczne danego państwa są przygotowane na kryzysy, no i trochę to widzimy w pandemii, że jedne państwa sobie
radzą lepiej, a inne państwa sobie radzą gorzej. Też takiej, nie wiem, solidarności, wspierania się. Niemniej myśląc o tym świecie dla naszych dzieci, należałoby też o takie rzeczy zadbać i to może być dużo lepszy sposób niż uciekanie do Skandynawii, ponieważ nie możemy po pierwsze wszyscy uciec, nikt nas nie będzie chciał, a po drugie jakby moglibyśmy stworzyć takie wspólnoty, w których byśmy się wspierali, to trochę tak jak wiesz, jak jest pandemia, to lepiej jest mieszkać na osiedlu albo wiosce pełnej przyjaznych ludzi, zaprzyjaźnionych rodzin, którzy się wspierają, dzielą informacjami i ten, niż jakby wśród obcych, których nie znasz i którzy jakby być może ci nie pomogą albo powiedzą, żebyś wracała do siebie, więc jakby taki no, wspólnotowy aspekt jest bardzo mocno do inwestowania. Niestety w Polsce to nie wygląda, jakbyśmy się stawali coraz bardziej zaprzyjaźnioną ze sobą wspólnotą. Raczej jesteśmy jedną wielką narodową kłótnią, więc... Ale jeszcze a propos tych kwestii adaptacji do tego, że zmiana klimatu nas dotyczy i jest częścią codzienności, to jakie są zmiany, które są nieuniknione właśnie w naszym życiu codziennym, na które musimy być gotowi? Albo rzeczy, z których będziemy musieli stopniowo rezygnować? Które są nieuniknione, jeśli chodzi o taką rzeczywistość fizyczną, to właściwie trochę więcej tego, co już obserwujemy. Nieuniknione są bardzo gorące lata i fale upałów, więc trzeba myśleć o wszystkim, nie wiem, architekturze i tak dalej pod tym kątem. Nieuniknione są bezśnieżne zimy. Nieuniknione jest trochę gwałtownych zjawisk powodowych w Polsce. Właściwie taki wyczerpywanie się zasobów wodnych i pustynnienie jest. To nie powiedziałabym, że jest nieuniknione, bo z tym można by coś zrobić no właśnie przy pomocy tych łopat i koparek i wierzby w sensie i bobrów, w sensie całego zestawu polityk, bo to tak trzeba powiedzieć, nastawionych na retencjonowanie, na gospodarkę wodną, na retencjonowanie wody w krajobrazie. To są też mikro rzeczy, na przykład moglibyśmy usunąć wszystkie betonowe powierzchnie w miastach i zrobić każdą możliwą powierzchnię przepuszczalną, więc na przykład jak jest parking, to on mógłby być z takiej kratki, to wtedy woda tam w tej kratce wsiąka zamiast spływać i moglibyśmy tam nawet posadzić trawę, chociaż w ogóle moglibyśmy wyrzucić większość samochodów z miast, ale no tak, w sensie drzewa, parki, dzika przyroda w miastach, pnącza, powinniśmy przestać je wycinać, zacząć sadzić takie gatunki, które dobrze sobie radzą z upałem i szybko rosną. Tak zwana zielona i niebieska infrastruktura, to byłoby szansa, że to dawałoby cień po prostu i chłodziłoby miasta. Miasta są wyspami cieplnymi, jak jest upał, to w mieście jest jeszcze parę stopni cieplej, bo po prostu cały ten beton się nagrzewa, więc precz z betonem. Więc nieuniknione w tym sensie są też takie przekształcenia przyrody i to jest dla mnie taki trudny temat. Znaczy, wiesz, że na przykład większość świerków czy sosen w Polsce jest zagrożona, bo dla świerków i sosen zrobiło się w Polsce za ciepło. Od tego są wyjątki, na przykład w górach nie, ale właściwie no nie wiem, w takim mazowieckim. I to jest problem, bo to jest większość składu naszych lasów, więc możemy sobie wyobrazić i bardzo osłabione, chorujące, przewracające się w huraganach i łatwo się palące lasy jako taką grangę. I z tym też moglibyśmy coś zrobić, to znaczy z polityką leśną w Polsce należałoby zrobić właściwie bardzo dużo. Tutaj moglibyśmy się też aktywnie jakoś adaptować, znaczy myśleć, już teraz myśleć, w jaki sposób dostosowywać to wszystko do cieplejszego klimatu. I to właściwie jest nieuniknione, to nawet w najlepszym scenariuszu się
się wydarzy i zapomniałam drugą część pytania a propos rzeczy, a z czego będziemy musieli rezygnować. Mhm. Więc jeśli nie zakładamy apokalipsy, tylko nadal zakładamy jakieś... formę przetrwania. Jakąś formę... W sensie ta apokalipsa też jest jakąś formą przetrwania. Mhm. Znaczy apokalipsa wyglądałaby, jednak tam lądujemy stale, ona ma jest jakiś magnes. Mhm. Ale wyglądałaby w taki sposób, że w pierwszym kroku jakby cierpieliby i umierali ci, którzy i tak mają najsłabiej, więc najubożsi, ci mieszkający na globalnym południu, te wszystkie kraje, gdzie radzi się, gdzie rodzi się teraz po 9 dzieci, jednocześnie nie ma wody. I to nie jest tak, że oni wszyscy zostaną migrantami, ponieważ w którymś momencie ci ludzie są zbyt biedni, mają zbyt daleko. Po prostu w sensie najpierw zaczęłoby umierać globalne południe. A co zrobiłaby z tym na przykład Europa czy bogatsze kraje? To jest bardzo trudny problem, ale ja bym się obawiała tego, że nie wiem, byśmy jakoś super zatwardzili sobie swoje serca, umysły, żeby się przed tym bronić i stalibyśmy się w jakimś sensie trochę bardzo nieludzne, czym bylibyśmy, w sensie, że tutaj trudne byłoby być świadkiem takiej katastrofy humanitarne i to, że nic by się nie dało z tym zrobić, bo można przesiedlić pewnie nawet wiele milionów ludzi, ale niekoniecznie miliard, w sensie gdzieś jest granica, kiedy tego się po prostu nie da zrobić, więc bylibyśmy skazani na patrzenie, jak inni umierają, a u nas jest jednocześnie coraz gorzej i jest coraz więcej kryzysów wynikających z tego, że dzieje się globalna gospodarka, ale to nie jest jednak taka apokalipsa, że spada meteoryt i ten, tylko że po prostu najpierw się pogarsza tam, potem pogarsza się też tutaj. Pewnie bardzo długo najbogatsi by sobie świetnie radzili i mogliby sobie kupić wszystkie zasoby, ale gdzieś na końcu mogłoby się okazać, że również dla nich jest za późno, dlatego że zmiana klimatu jest bardzo bezwładna, jak ją rozhulamy za bardzo, to tego się po prostu, znaczy ma taki efekt domina, to wtedy nie da się tego zatrzymać. Tak już kompletnie, w sensie, że wtedy byśmy się zastanawiali, gdzie ta reszta ludzkości ma się chować w jakiś i przetrwać. Więc to byłaby ta apokalipsa, ale to jednak byłby przewlekły, rozciągnięty na wiele dziesiątków lat kryzys. I no prawdopodobnie właśnie, wojna. Miałam o to mnie pytać, ale jestem ciekawa właśnie, ile to byłoby czasu? Są jakieś takie dane? Ile by to trwało? Czy właśnie to byłoby kilkadziesiąt lat? Czy to byłoby 100 lat? To jest trudne pytanie, bo to pytanie, kiedy zmiana klimatu mogłaby spowodować taki, no można powiedzieć, ogólnoświatowy kryzys, bo trochę o czymś takim mówimy, to ono zależy mniej od fizyki, a bardziej znowuż od takich ludzkich systemów i struktur, które się jakby w sytuacjach kryzysu wyczerpują, ale trudno jest przewidzieć, kiedy padną. Proszę za porównanie do pandemii, ale to jest trochę podobne od pandemii. To znaczy, że w pewnym sensie to, jak bardzo pandemia jest kryzysem, nie zależy tylko i wyłącznie od dynamiki wirusa. To zależy od tego, w którym momencie padnie służba zdrowia, opieka społeczna, łańcuchy dostaw, takie rzeczy w sensie i one mogą paść bardzo szybko, a mogą bardzo długo wytrzymać i w jakimś sensie magazynować ten kryzys, więc te rzeczy są nieprzewidywalne, w sensie to fizyka klimatu jest łatwa w porównaniu z przewidywaniem, ale tak, ja myślę, że konflikty klimatyczne i wojny wokół tych rzeczy ja będę oglądać, w sensie, że to jest w zasięgu czasu życia współczesnych, nie wiem, 40-parolatków. To nie oznacza, że to będzie od razu ten bardzo duży kryzys, ale nikt na szczęście nie wie i to jest jakieś nasze szczęście, że nie wiemy, jakby. I to bardzo zależy od takich naszych umiejętności, nie wiem, jakiejś takiej solidarności trochę, umiejętności zrezygnowania tych kryzysów, sposobów ich rozwiązywania. Niemniej jest parę miejsc na świecie, gdzie takie rzeczy mogą się wybuchnąć, na przykład te miejsca, gdzie setki milionów ludzi są zależne od wody z jakiejś rzeki lub lodowca. Znaczy, bardzo wielu analityków obawia się po prostu wojen o wodę, w sensie ale to nie jest deterministyczne, to nie musi skończyć się wojną. Oni mogą znaleźć rozwiązanie. Oni mogą się dogadać, mogą znaleźć jakieś rozwiązanie, mogą się
się podzielić, mogą zaplanować sobie jakiś system zarządzania tą wodą. No, że to jest trochę tak jak z pandemią. Możemy pod wpływem tego zacząć wyrywać sobie papier toaletowy, możemy zorganizować sobie świetny system samopomocy wzajemnej i się dzielić tym papierem toaletowym. To zwłaszcza przy takich zasobach jak woda, które jednak można, nie wiem, magazynować, zarządzać nimi. Znowuż jest takie trochę inżynieryjne, tu rów tam, zbiornik retencyjny. Ale z drugiej strony ludzkie społeczeństwa trochę tak mają, że jak się robi bardzo trudno, to jakaś forma populizmu, faszyzmu, konfliktu etnicznego staje się po prostu bardziej prawdopodobna. Znaczy ludziom przychodzi do głowy, to może zabierzmy tamtym. Więc niektórzy mówią, że właściwie to już do pewnego stopnia się zdarzyło, znaczy, że można traktować na przykład wojnę w Syrii jako jakąś taką zapowiedź takich. Tam było tak, że to wyeskalował się istniejący konflikt, ale wyeskalował się wokół takich sytuacji, że była bardzo długo susza i zabrakło żywności. I jak ludzie byli głodni, to jakby jakiś inny konflikt, który się tam tkwił, po prostu jakby wybuch trochę jakby dorzucić. Trwa. Natomiast to, co chyba warto tutaj rozumieć, że nasz czas na działanie jest krótszy niż czas, w sensie, że jednak jak mówimy o jakichś takich scenariuszach jakichś dużych kryzysów humanitarnych, to my musimy podjąć te działania, na przykład transformację sektora energetycznego wcześniej, zanim one się wydarzą. I te daty są znane. To my wiemy, że to do 2050 powinniśmy właściwie zdążyć, w sensie chcemy zdążyć, czy to się uda, to jest inne powiedziane, ale że to jest czas nasz czas na znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych i na podjęcie tych wszystkich działań. Ja osobiście mam nadzieję, że to jednak nie padnie bardzo szybko, ale no wiesz, nikt nie obieca i chyba to nie jest rodzaj podcastu, w sensie nie nagrywasz horrorów, więc nie wiem. Twoja nadzieja jest bardzo pokrzepiająca dla mnie, ale chciałam, trochę Ci wchodząc w słowo, odnieść się jeszcze do jednej kwestii, która się tutaj nie pojawiła, co może być dla wielu osób zaskoczeniem, a mianowicie plastik. Wydaje mi się, że zmiana klimatu jest też powszechnie utożsamiana z zanieczyszczeniem plastikiem i dużo się mówi właśnie o redukcji plastiku, o torbach plastikowych, czy o słomkach, czy o kubkach, o butelkach. Jakby ja sama też w ostatnich latach wybudowałam, jakby może rozwinęłam w sobie taki ogromny strach przed tym plastikiem. A ty ani razu nie powiedziałaś nic o kwestii plastiku. Więc plastik jest cudowny w ogóle. Znaczy może plastik nie jest całkiem cudowny i zależy jaki plastik. Jednorazowy plastik jest oczywiście beznadziejny, ale wszystko co jest, widzisz, bo jednorazowe szkło i jednorazowy papier jest równie dobre, więc to nie jest pytanie, czy to jest szkło, papier, czy plastik, tylko to nie powinno być jednorazowe. Jeśli twój wielorazowy kubek jest plastikowy, to super, prawdopodobnie jest lżejszy i trwalszy od szklanego. Ale tak, plastik jest jednym z najczęściej mylonych tutaj problemów i plastik jest oczywiście jakimś problemem, natomiast to jest odrębny problem od zmiany klimatu i jeśli chodzi o klimat, to plastik nawet pod pewnymi względami jest dobry, ponieważ jest na przykład lżejszy i czasami jego wytworzenie jest mniej zasobożerne, tylko oczywiście on znowuż, znaczy to nie powinien być jednorazowy i wrzucone do morza, ale potencjalnie plastik mógłby być niezły. Plastikiem dałoby się nieźle zarządzać, tylko ktoś po pierwsze powinien, no właśnie, to wszystko jest o tym, jak świat zorganizować. To mogę Ci powiedzieć, jak zorganizować świat z plastikiem. Znaczy, nie jest akurat idealnie mój obszar, ale z jakiegoś powodu wmówiono nam, że wszystkie rodzaje plastiku są recyklingowalne. Ale tak nie jest i co więcej, fakt, że te tworzywa sztuczne są ze sobą mieszane, albo co gorsza, łączymy plastik z czymś, sprawia, że to w ogóle. Więc po pierwsze, zamiast nakrzyczeć na wszystkich, żeby nie używali plastiku, ktoś powinien, znowuż na dużym poziomie, na przykład Unii Europejskiej zadecydować, że jeśli już musimy robić rzeczy z plastiku, to niech będzie to tylko jeden albo tylko dwa rodzaje plastiku, żeby to było super łatwe do przetwarzania i że ten plastik ma być jak najdłużej używany.
używane i potem musi być w całości przetwarzane i powinniśmy w jakimś sensie karać finansowo nieprzetwarzanie. Znaczy powinniśmy takie rzeczy, które są ewidentnie bardzo złe dla środowiska, jak na przykład wyrzucanie żywności, wyrzucanie ubrań, niszczenie gotowych rzeczy, czy produkcje jednorazowych, w taki sposób karać finansowo, czyli na przykład opodatkowywać, żeby te inne działania okazały się po prostu bardziej opłacalne. Słowem, ten plastik nie może być też tak bardzo tani, żeby producentom się opłacało wszystko zawijać plastik. Słowem, bardzo dużo trzeba zrobić na poziomie regulacji i produkcji, a nie na nie namawiania ludzi, żeby zamieniali jedne opakowania na drugie. I plastik potencjalnie, to też wymagałoby rozwoju technologicznego, mógłby być ciekawy, bo plastik mógłby być może stanowić nawet jakiś rodzaj magazynów węgla, w sensie, że ten węgiel, którego mamy nadmiarów powietrza, ten, który emitujemy, mógłby być na przykład plastik nim nasycany i składowany. Wtedy te odpady plastikowe przynajmniej robiłyby coś dobrego dla świata, a mianowicie zatrzymywałyby ten węgiel na dość długo, bo plastik jest trwały, więc jakby cały rynek i sposób obrotu plastikiem to jest taka dość plastyczny plastik. Można by z tym było zrobić coś sensownego, tylko to też wymagałoby odpowiednich polityk. Oczywiście to nie jest tak, że ten plastik jest taki tylko dobry plastik, produkujemy z paliw kopalnych, w sensie plastik, w związku z tym też ma swoje emisje. W związku z tym jeśli można zamienić plastik na nic, to jest w ogóle super. Ale jeśli ja mogę, nie wiem, no wiesz, też nie wiem, nie kupiłam wody w plastikowej butelce od 2 lat, kiedy kupiłam kolę w plastikowej butelce po to, żeby mieć plastikową butelkę w górę i nadal mam tą butelkę. Więc to jest sposób, jaki należy używać w plastiku. Są bardzo trwałe, wiesz, takie rodzaje coli, które jest w takich butelkach, że to po prostu można naprawdę, zawsze jak jest pełne, to można tym, nie wiem, zabijać swoich przeciwników. W każdym razie chciałam bardzo porządną butelkę do zabierania w górę i Więc jeśli ja mogę zamienić plastik na nic, to jest super, ale jeśli miałabym zamienić na przykład plastikową torbę na papierową torbę, to już nie jest tak super, bo ta papierowa torba też ma swój koszt ekologiczny i on w pewnych sytuacjach może być w ogóle wyższy niż koszt ekologiczny takiego, więc tutaj się robi skomplikowane. Też jest skomplikowane, jeśli mam zamienić plastikową jednorazową butelkę na szklaną jednorazową butelkę, to też bym nie wiedziała. Niemniej to, co jest ważne, to, że zmiany klimatu powodują nadmierne emisje gazów cieplarnianych i one są w pierwszym rzędzie związane z energetyką, nie wiem, też ciepłownictwem, używaniem domów, rolnictwem i takimi problemami związanymi z wykorzystaniem terenu, więc na przykład z masowym wylesianiem, a nie z plastikiem i plastik jest takim, ludziom się to po prostu miesza, że to, więc natomiast plastik też jest do rozwiązania. To niestety tak jest z problemami świata, że musimy rozwiązać wszystkie. I to też nie chodzi o to, że my teraz zachęcamy do gloryfikowania plastiku, tylko po prostu zamiast wymieniać na... Bo też popadamy w takie... Też jest to temat, który u mnie się pojawiał wielokrotnie, właśnie takie ekogadżeciarstwo, że zamiast tego mamy 3 szklane butelki, 5 toreb płóciennych, plastikowych i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zamieńmy to na cokolwiek, co jest wielokrotnego użytku, albo czasem pójdźmy z tą plastikową torbą, ale jeżeli użyjemy jej 100 razy, to ona jest tak samo przydatna jak torba płócienna z jakimś fajnym wzorem, więc myślę, że po prostu skupienie się na tym, żeby było tych rzeczy mniej i żeby one były bardziej wydajne i wielokrotnie używane jest kluczem. No tak, znaczy w ogóle najbardziej eko jest to, co już masz. Tak. W związku z tym ja nie planuję chyba nigdy w życiu kupić żadnej torby, ponieważ ta ilość toreb, którą wyobraź sobie, już mam. To jest taki test na bycie Polką, że masz reklamówkę, w której są inne reklamówki. Więc ja mam reklamówkę, w której są inne reklamówki. Test na bycie Polką, ona się moim zdaniem nigdy nie odpróżni. W sensie zupełnie, jakby jak już liczę, że trochę tego zużyłam i będę miała tylko 20 toreb, a nie 40, to ktoś mi coś da w prezencie w jakiejś torbie i po prostu w związku z tym, ale tak, więc to są akurat i jeszcze miałaś takie pytanie, ja pamiętam w ogóle o znaczenie tych wyborów indywidualnych i ja chciałam po tych wszystkich trudnych rzeczach o polityce światowej powiedzieć, że to też ma znaczenie i to znowuż ma takie znaczenie trochę z gatunku wpływu społecznego, że ludzie bardzo lubią zachowywać się tak jak inni i brać przykład z tego, co robią inni. I w tym sensie... No poczekaj, bo dodam, o co chodzi, bo generalnie chodzi o to, że my robimy różne rzeczy jako jednostki, ale finalnie wydaje mi się, że czasami to jest dla uspokojenia naszego sumienia, a nie daje to realnych skutków pozytywnych planecie.
Tak? I właśnie tutaj pojawia się pytanie, czy rzeczywiście jest sens, żeby robić te małe rzeczy jako ja, Kowalski, czy po prostu dać sobie z tym spokój, bo to i tak nic nie da. Więc jakby to jest pełne pytanie tak dla naszych słuchaczy. No tak, w sensie ja myślę, że ludziom tak. Ono jest bliskie, bo jakoś wiele osób zadaje sobie takie pytanie. I tutaj akurat w mojej dziedzinie w psychologii bardzo się zwracała uwaga na coś takiego, że te działania oprócz takiego bezpośredniego wpływu na środowisko wywierają coś w rodzaju wpływu społecznego, znaczy wpływają na innych i w związku z tym mogą się przyczynić, bo było to pytanie, kto ma zacząć, więc ja uważam, że wszyscy powinni zacząć, to znaczy jakby każdy na swoim poletku i w tym sensie, jeśli ludzie zaczęliby jakby masowo jakieś rzeczy robić, to też pomaga, znaczy pomaga, żeby rynek się przekształcał w taki sposób, żeby na przykład jakieś produkty były. Ja na przykład stale nie widzę tych produktów, które są mi potrzebne strasznie, bym chciała, nie wiem, proszki do prania, które nie byłyby w plastikowych opakowaniach i ja naprawdę nie rozumiem, czego tego nie można zrobić w tabletkach albo kapsułkach, skoro szampon można zrobić w kostce, to w sensie można, tylko jakby nie ma na to rynku, ale gdyby ludzie bardzo to chcieli, to ktoś by te produkty rozwijał i udoskonalał, ale też ludzie uczą się jedni od drugich i to jakby nie wiem, właściwie u mnie na wydziale psychologii wszystkie studentki mają wielorazowe butelki albo własne kubki i po prostu to zniknęło w przeciągu jednego semestru i wszyscy tak mają. I to jest piękny, w sensie piękny przykład jakby takiego wpływu społecznego, że ludzie, mamy też poidełka na wodę, w sensie jest po prostu kranik, można sobie napełnić własną butelkę, nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby kupić wodę z automatu. Więc te rzeczy jakby i one też działają na takim bardzo makrotrendy, aczkolwiek rzeczywiście w przypadku klimatu warto byłoby się dokształcić tak, żeby zidentyfikować, które działania są po co i które mają na ten wpływ, a to właśnie, żeby nie mylić, nie wiem, plastiku z klimatem albo smogu, że na przykład wymiana pieca kopciucha na węgiel na piec gazowy, ona pomaga na smog, bo redukuje zanieczyszczenia i to jest dobre, ale ona nie pomaga na klimat, bo gaz ziemny też jest paliwem kopalnym i też ma duże emisje sumaryczne, więc jakby są rzeczy, które pomagają na jedne, czy katalizatory w samochodach, one pomagają na zanieczyszczenia, ale nie pomagają na emisję gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla to nie wyłapuje, głównie dlatego, że jak już powiedzieliśmy, tego dwutlenku węgla jest strasznie dużo, to w ogóle nie byłoby co z tym zrobić, gdyby to wyłapywać. No ale są działania, które mają duży w sensie wpływ na klimat i to po pierwsze są te, które są związane z transportem na duże odległości i rzeczywiście ja myślę, że musimy zacząć hejtować modę na to, że ludzie wydają, wprawdzie to tanie jest za tanie, ale jakąś część swoich zarobków po to, żeby najpierw się tłoczyć w tanim samolocie, potem się tłoczyć w tanim kurorcie, a potem na koniec powiedzieć, że oni gdzieś byli na drugim końcu tej planety, chociaż była tam plaża i hotel, w sensie, że tak naprawdę też nie doświadczyli tego miejsca, tak, bo wiele tych rzeczy jest właśnie takiej w gruncie rzeczy niskiej jakości tych podróży takich masówkowych. Niemniej się tak mówi, że jeden taki daleki lot samolotem mniej, to jest mniej więcej, to jest najsilniejszy wpływ na klimat, jaki może zrobić pojedyncze działanie. Znaczy głównie dlatego, że te emisje z latania są takie bardzo duże. Była taka, nie wiem, akcja wakacje dla Ziemi, czy wakacje na Ziemi. Ale oczywiście w ogóle moglibyśmy planowo zacząć myśleć o odkrywaniu tych takich. To strasznie trudno się mówi w pandemii, gdzie wszyscy tylko czekają, żeby się gdzieś wyrwać. No niemniej, jak chcemy mieć to oparte o jakieś liczby, no to rzeczywiście latanie, mięso i nabiał. I wiele osób nie kojarzy, że nie tylko mięso, ale właściwie inne produkty zwierzęce, w sensie mleko i sery mają bardzo duży ślad węglowy. Do tego stopnia, że prawdopodobnie kurczak ma mniejszy od sera, w sensie ślad węglowy.
tutaj dobra jest w ogóle też taka strategia mniej, to znaczy zawsze można tych rzeczy mniej trochę, wiesz, to takie, ale to na tym to na pewno ty się znasz razy lepiej ode mnie, ale dużo takich rekomendacji, no to niech będzie, nie wiem, a może mieć jeden wegański dzień w tygodniu i sprawdzić, jak to jest, w sensie coś takiego, bo tutaj też właśnie mówimy o tym wpływie społecznym, to znaczy, że jeśli ja zrobię z siebie taką totalną ascetkę, to problem z tym działaniem jest taki, że ono jest dla nikogo nienaśladowalne. Tak. To znaczy nikt nie będzie tego chciał. Zniechęca. To bardzo, bardzo zniechęca. Więc jakby, więc wydaje się, że ważny jest umiar. Niemniej i też ważne jest takie myślenie, myślenie w kategoriach tego, po co są te działania. I ja na przykład nie chcę być tą osobą, która wszystkim psuje humor nie lataniem. Ja po prostu chcę, żeby te loty odzwierciedlały koszt środowiskowy. Mhm. Co trochę oznacza, że będą dla mnie niedostępne, aż tak bogata nie jestem, ale to też rozwiązuje bardzo dużo problemów, bo wyobraź sobie, że nie wiem, mam pojechać z kimś na wakacje i to kosztuje 3 razy więcej pociągiem niż samolotem. I mi jest głupio powiedzieć tej osobie, słuchaj, masz zapłacić 3 razy więcej, bo ja mam taką fanaberię, że wolałabym pociągiem. Jest to dla mnie bardzo trudne. W związku z tym ja nie chcę takiego świata, w którym ja jestem jakąś świętą, tylko ja chcę rozsądnego świata, w którym to, co jest lepsze dla przyrody, jest tańsze. Więc celem takich działań jest trochę, że to jest pewne działanie z intencją, żeby zmienić też cały kontekst polityczny. W sensie nie ma powodów, żeby paliwa lotnicze były dotowane. W sensie to w ogóle się mówi w takim rankingu na przykład działań na rzecz klimatu, że wszystkie dopłaty do tych najbardziej szkodliwych rzeczy, czyli do paliw kopalnych i do mięsa powinny zniknąć. To jest właściwie nieuczciwe. W sensie ja uważam, że to jest super nieuczciwe, że kotlet z grochu w sklepie kosztuje 3 razy więcej niż kotlet z wieprzowiny. I w pewnym sensie celem moich działań jakby takich trochę lifestyle'owych nie jest to, żeby mój lifestyle był lepszy od lifestyle'u sąsiada, tylko ja chcę, żebyśmy żyli w racjonalnym świecie, w którym przynajmniej ten lepszy dla planety lifestyle powinien być też ekonomicznie bardziej korzystny. Zwłaszcza, że wydaje mi się super nieuczciwe, że zachowania, które są etyczne, są też droższe. To znaczy ciężko mi jakby myśleć o świecie, w którym trzeba mieć więcej pieniędzy, żeby prowadzić styl życia, który jest etyczny i też więcej czasu. Etyczny, ekologiczny i zdrowszy. Tak. Jest prawie zawsze droższy. I to jest przykre i w kontekście jedzenia, i w kontekście podróży właśnie, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale nie zapomnę właśnie, jak mieszkałam w Szkocji, gdzie lot z Edynburga do Londynu kosztował 12 funtów, a pociąg wahał się między 100 a 200. To jest absurd. I tak samo jest właśnie w przypadku jedzenia. Najtańsze jedzenie jest tym najgorszej jakości i dlatego mamy taki, a nie inny efekt na zdrowie społeczeństwa. No tak, i też szybkie jedzenie łatwo dostępne jest, a to, które jest zdrowe, to wymaga czasu, żebyś mogła je zrobić. Więc jak się pytasz o indywidualny wpływ, to warto jest myśleć o tych zachowaniach nie jako o sposobach na moje uświęcenie w Wielkim Poście, że ja teraz będę taka ekosreko, tylko o pewnych działaniach robionych z taką intencją, żeby też zmienić system, żeby go przekształcić. To można sobie wyobrazić, jak dużo osób zaczęłoby porównywać ceny samolotów i pociągów i mówić, ale jak to, jakim cudem? Dlaczego coś, co ma wyższy koszt energetyczny, to dlatego ma ślad węglowy, że trzeba wydać fizycznie więcej energii, takiej fizycznej energii, żeby ten samolot mógł się odbić z ziemi i polecieć, to spala więcej paliwa. Dlaczego to jest tańsze, a nie droższe? Znaczy, żyjemy w świecie bez sensu. W sensie, dlaczego jak ja jem soję, to ta moja soja jest po prostu tańsza od mięsa świni, która tą soję też jadła w ilości iluś kilogramów. W sensie to nie powinno tak być. To też pomagałoby nam podejmować takie sensowne wybory, bo my ludzie działamy. Znaczy ja na przykład lubię kupić tanio bilet na wakacje i w związku z tym, jakbym miała tanie okazje na pociąg, to by nikogo nie wkurzało, że jeżdżę tym pociągiem, no bo wiadomo, że tak robię, bo mi się tak bardziej opłaca. Więc my musimy ten świat lepiej zorganizować. Wiesz, ta rozmowa jest chyba o tym. I to jest super trudne, bo nie czujemy, że mamy wpływ, a jednocześnie bardzo dużo ludzi tego by chciało, więc może... A czy ty czujesz, że w Polsce jest jakaś siła, która niesie nadzieję? Jakieś ugrupowanie? Jakaś grupa ludzi, która ma plan działania, który brzmi rozsądnie? O ile chcesz się podzielić?
Aż to nie wydaje mi się, że istnieje taka siła w sensie jakiejś opcji takiej ideowej czy politycznej nawet. Natomiast wydaje się, że jest w Polsce jest super dużo, jak się indywidualnie rozmawia z ludźmi, takich pojedynczo mądrych ludzi. To mówiła się młodzieży, że może każdy myśli o tym, co zna. Ja dość dobrze znam studentów, bo z nimi pracuję. Ja chciałam powiedzieć, że mam super mądrych studentów. Znaczy, że to jakby z przyjemnością się z nimi rozmawia i że dużo tej przyjemności jest w tym, że oni w ogóle myślą. Znaczy, że tam jest bardzo dużo takiego, ale no też takiego właśnie podważającego, krytycznego stosunku do rzeczywistości, rozumowania i też takiej gotowości i otwartości na zmiany i na nowe idee. I ja się w ogóle zastanawiam i pewnie to jest jakaś bańka, w sensie jakaś jednak wyselekcjonowana grupa. Niemniej ci studenci są bardzo, w sensie jak nie chcesz mieć depresji klimatycznej, bo coś tam, to zapraszam do poznania moich studentów, w sensie są w porządku. I wydaje się, że rzeczywiście sporo, nie wiem, młodych ludzi, młodych par, młodych kobiet, że są takie grupy, w których jakby, że ciekawą grupą jest grupa też starszych osób, takich mieszkających po miasteczkach i na wsiach. To jest na przykład grupa, która w badaniach wychodzi jako dość przejęta zmianami klimatu, taka otwarta na zmiany i w ogóle zauważająca też tą degradację przyrody. Więc wydaje mi się, tylko to jakieś takie mam wrażenie, że ja więcej tych ludzi widzę w życiu rzeczywistym, takim prywatnym, że ich jakby spotykam, niż ich widzę na przykład na w dyskursie ekranie medialnym i na ekranie, to znaczy i też w internecie, to znaczy tam jest jakaś jedna wielka rytualna nawalanka wszystkich ze wszystkimi, to jest bardzo podcinające skrzydła, ale w praktyce jest sporo jakby mądrych i sensownych ludzi i sporo ludzi jakby z różnych stron się angażuje w ten temat. Teraz się sporo leśnych akcji porobiło, w sensie jest akcja Moratorium dla Drzew, jest akcja Lasy i Obywatele, w sensie, że tworzą się jakby całe nowe sieci społeczne wokół takich przyrodniczych tematów, więc wydaje się, że ja bym widziała trochę takiej siły w ludziach, chociaż głównie w ludziach, których znam i mam wrażenie, że może więcej osób tak marzy, oni znają samych sensownych ludzi, ale jak się spojrzy w przestrzeń publiczną, to... No powiem Ci tak, życzę nam wszystkim więcej osób mądrych, które chcą działać i mają na to jakiś pomysł, żeby te osoby były ośmielone do tego, aby zabierać stanowisko publicznie i rzeczywiście działać na taką skalę, która może wprowadzić zmiany. I mogłybyśmy zapewne rozmawiać te tematy przez kolejne 20 tysięcy godzin, ale myślę, że tutaj trzeba już postawić kropkę. Ja Tobie, Magda, bardzo dziękuję za ten ogrom wiedzy, którym się podzieliłaś i za te przeróżne tematy, które udało nam się chociaż trochę skubnąć. I życzę Tobie w takim razie nieustającej nadziei i tego, żeby się miała właśnie tę siłę i chęć, żeby dzielić się tą wiedzą, bo myślę, że to, co może nas zbawić oprócz tej dobrej organizacji, to jest przede wszystkim świadomość i wiedza, nie ta paraliżująca, tylko ta motywująca do działania. Wiesz co, to ja jeszcze, bo mi się przypomniało, jak powiedziałaś wiedzę, że to jest moment, żeby powiedzieć, że ja i zespół współpracowników z Uniwersytetu Warszawskiego wydaliśmy podręcznik taki na poziomie wręcz szkolnym, czyli prosty, dotyczący zmiany klimatu w ujęciu interdyscyplinarnym. Nazywa się to klimatyczne ABC i jest za darmo. Zostało wydane, także nie jest to listolokowanie darmowego produktu. Zostało to wydane przez wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ale ma też swoją własną stronę klimatyczne ABC i z tej strony można nie tylko ten podręcznik pobrać, ale też pobrać poszczególne lekcje do poszczególnych tematów, bo to zostało zrobione z myślą o dzieciach, w sensie bardziej może młodzieży niż dzieciach, ale uczniach, nauczycielach, edukatorach, więc... Ale też fajne rozwiązanie dla rodzin, gdzie rodzice mogą czytać to dzieciom i robić z nimi zadania. Tak, i są one bardzo kolorowe i mają obrazki. Może nie jest to książeczka dla dzieci, jest to bardziej podręcznik taki, ale jak już mówimy na przykład o młodzieży i o rozmawianiu na poważnie, to trzeba wiedzieć i zmianą klimatu, to napisaliśmy 300 stron z kolorowymi obrazkami na ten temat i zapraszamy do korzystania. Super, że o tym mówisz. Fajnie, że jest kolorowo. Może przyszłość jednak może być kolorowo. Ja oczywiście podlinkuję ten też podręcznik i mam nadzieję, że jak najwięcej osób go pobierze, także tym bardziej brawo, gratulacje. Trzymam kciuki za dalszą pracę i mam nadzieję do usłyszenia. Okej, dobra. Hej.
Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i jeśli dotrwaliście do końca, bardzo się cieszę, ale wcale się Wam nie dziwię, ponieważ wydaje mi się, że to była naprawdę ważna i ciekawa rozmowa. Na koniec przypomnę, że podcasty są dostępne na Spotify, na iTunesie i na YouTubie w wersji wideo. Jeśli macie chwilę, będzie mi bardzo miło, jeżeli podcasty ocenicie. Na iTunesie w aplikacji podcasty możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek i zostawić kilka słów recenzji, co bardzo im pomaga, bo dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców, a wydaje mi się, że szczególnie taki odcinek jak ten jest istotny. Jest istotne, aby został on dalej udostępniony. Na Spotify możecie oczywiście zaobserwować podcast, na YouTubie zasubskrybować kanał, napisać coś w komentarzu, jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia. I to samo dotyczy mojego konta na Instagramie Karolina Sybańska Podcast, na którym dzieje się dosyć sporo już w ostatnich tygodniach i miesiącach, także tam jest otwarta przestrzeń do dyskusji. Serdecznie Was zapraszam. I jeszcze przypomnę, że 10% ze sprzedaży z mojego sklepu internetowego, o którym mówiłam we wstępie, przekazuję w kwietniu na kampanię przeciw homofobii. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie też, że możecie dostać e-booka klimatycznego, o którym mówiła dr Magda. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!